Dzień dobry Państwu. Ciekawy jestem, ile by było osób na sali, gdybyśmy mówili o polskiej większości, a niczym więcej. Czy też byście Państwo przyszli? A dla dodania ognia tej dyskusji warto byłoby, żebyśmy się podzielili na mniejszości, my jak tu siedzimy. Ja sobie od razu mogę rezerwować tatarską, ormiańską na przykład, żeby nie wypadło jakąś inną. Polskie mniejszości to są zaszłości z okresu I Rzeczpospolitej, która była wieloetniczna, składała się z różnych narodowości czy społeczeństw, bo trudno mówić o narodowościach w niektórych przypadkach, bo te narody nowoczesne w ich przypadku kształtowały się tak naprawdę w XIX wieku. Polacy mają świadomość narodową jako naród, praktycznie chyba pierwsi w Europie. To żona króla Władysława Łokietka, Elżbieta, powiedziała o sobie, że jestem Polką, czyli to było pierwsze świadome przyznanie się do polskiej narodowości. I polska idea narodowa jest bardzo czymś specyficznym w Europie. Na tle innych państw, gdzie były nacjonalizmy lub traktowano narodowość według miejsca zamieszkania, później według paszportu, to w Polsce to poczucie narodowe było bardzo silne i to była idea otwarta dla ludzi innego pochodzenia, często innego wyznania, ale Polakiem stawał się ten, kto takiego wyboru dokonał i popierał polskie dążenia, identyfikował się z polską kulturą, z polską tradycją, chciał być Polakiem. Druga Rzeczpospolita była spuścizną nie tylko pierwszej Rzeczpospolitej, ale także tego, co się stało podczas rozbiorów. Polska została podzielona, rozdarta na trzy nierówne części. Do tego mieliśmy na wschodzie, ze strony państwa rosyjskiego, tak zwaną linię czeredi, linię osiedlenia, linia grafa Ignatiewa, gdzie starano się wyrzucić rosyjskich Żydów jak najdalej na zachód, do guberni, dawnych guberni polskich. I to się później ciągnie. W Polsce w okresie II Rzeczpospolitej jest bardzo liczna, dosyć dobrze zorganizowana mniejszość żydowska, z których bardzo wielu z nich nie identyfikuje się z krajem, gdzie mieszkają. Mówią po rosyjsku, szyldy mają na sklepach w swoich interesach po rosyjsku. Często jest to język bardzo pokaleczony, pokręcony. To się wtedy mówiło żydłaczenie, czyli taki trochę polski, trochę jidysz, trochę nie wiadomo co. Oni się rozumieli, Polacy mniej. Jak patrzymy na strukturę narodowościową II Rzeczpospolitej, to największą mniejszością są ludzie określani, czy określający się jako Ukraińcy. To jest około 15%. Żydzi, zależnie od różnych szacunków, bo czy według pochodzenia, czy według religii, to było 8,5-10%. Białorusinów, ale także ludzi bez określonej świadomości narodowej, którzy na tamtych terenach mieszkali, określali się na wszelki wypadek bezpiecznie jako tutejsi lub naprawdę nie wiedzieli, kim są, było około 3%. I 2,5% przedwojennej populacji w Polsce to są ludzie pochodzenia niemieckiego, czy wprost Niemcy. I to jest pozostałość zaborów. Oni mieszkają na zachodzie ówczesnej Polski. Czyli 1/3 całej populacji II Rzeczpospolitej to są mniejszości narodowe. I wobec nich nie ma tak naprawdę jednolitej polityki. Kolejne ekipy nie wiedzą, nie decydują się, jak postępować. Jest albo obłaskawianie, albo próby narzucania siłą pewnych rozwiązań, szczególnie w stosunku do mniejszości ukraińskiej, szczególnie na Wołyniu. To ma później swoje konsekwencje. Ta nienawiść rozpalona wcześniej, ale także występująca z tamtej strony, gdzie decydują określone żądania terytorialne i wszelkie inne, ma swoje konsekwencje w ludobójstwie na Polakach. Ale to nie jest tak, że jak często czytamy nawet u dobrych publicystów, ludzi wydawałoby się na jakimś poziomie umysłowym, czyli rozwiniętych, a nie dorozwiniętych, że to, co się działo na Wołyniu, nie tylko na Wołyniu, ale szczególnie tam, to jest na przykład konsekwencja XVII wieku, tłumienia powstania chmielnickiego. W związku z tym, że my tak postępowaliśmy, no to oni wtedy mieli prawo się w XX wieku zemścić, jak była taka okazja. Są to rozważania oczywiście całkowicie nieuprawnione, bezsensowne, ale widać, jak umysł ludzki może podążać na manowce zupełnie bez żadnego powodu i dobrze się z tym ma. Trzeba się pilnować, trzeba mieć krytyczny sąd na wszystko, ale przede wszystkim trzeba mieć wiedzę, co to w ogóle są mniejszości, ile ich było, jak były zróżnicowane, bo nie było jednej mniejszości
ludzi określonego pochodzenia, którzy by zajmowali we wszystkim jednolite, takie samo stanowisko. Oni też byli podzieleni, były różne partie polityczne, religijne, tak jak u Żydów, były partie syjonistyczne, część była Żydów asymilatorów, którzy uznali, że nie będzie państwa własnego, państwa żydowskiego i trzeba jakoś z Polakami w polskiej społeczności żyć, rozwijać się. I to chyba była ta najbardziej z punktu widzenia państwowego, najbardziej wartościowa warstwa ludności żydowskiej, najmniej groźna, bo oni nie komunizowali, robili swoje, starali się żyć po swojemu, ale nikomu nie wchodzili w drogę. Nie byli w tych zapalnych ośrodkach rewolucyjnych. Druga Rzeczpospolita od samego początku ma kłopoty z mniejszościami określone, dlatego że linia polskiej granicy wyznaczona traktatem ryskim rozdzieliła narodowości. Są Ukraińcy w Polsce, ale dużo więcej jest po drugiej stronie, po stronie sowieckiej. Tam jest Ukraińska Republika Sowiecka. Z tym, że jak się idzie coraz bardziej na wschód, oddala od ziem II Rzeczpospolitej, no to ci Ukraińcy już nie są dokładnie tacy sami. Oni są coraz mniej świadomi, są coraz mniej Ukraińcami. Czym dalej na wschód, są coraz bardziej albo Rosjanami, albo jak ich obelżywie określano, hachłami. Czyli nie identyfikowali się konkretnie. Było jakieś państwo, był car, później jest jakaś Polska, jest jakaś Bolszewia, wszystko jedno co, a my jesteśmy sobą. Tu wyznacznikiem może być na przykład język, przywiązanie do pewnej tradycji, ale tego silnego poczucia narodowego tam nie ma, co zresztą pokazała później II wojna światowa, okupacja tych ziem polskich, gdzie Ukraińska Powstańcza Armia i Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów próbowała wychodzić dalej na wschód, poza dawną polską granicę polsko-sowiecką. I tam już poparcia i zrozumienia nie znajdowali. Z naszego punktu widzenia najważniejsze chyba są stosunki polsko-żydowskie, dlatego że Żydzi nie są rozdzieleni granicznie, nie mają swojej populacji gdzie indziej, nie mieli przedtem jakichś zaszłości państwowych czy parapaństwowych, ale są w diasporze, oni są wszędzie. Najważniejsze z tego punktu widzenia jest to, że oni są w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Europie Zachodniej, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych Ameryki. I to był dla Polski dramat, to co się stało. Pod koniec I wojny światowej, a właściwie to się rozpoczęło wcześniej, można powiedzieć nawet na początku I wojny światowej, bo od października dokładnie 1915 roku mamy zmasowaną propagandę żydowską w USA, która polega na tym, że pisze się o pogromach na Żydach urządzanych przez Polaków. Doliczono się 6 milionów ofiar. To nie jest liczba, która padła po II wojnie światowej. Ta liczba jako mistyczna gdzieś tam u nich cały czas krążyła. I Polacy byli wszystkiemu winni. Wykorzystywano w prasie, która wychodziła w Stanach, ale po angielsku w prasie żydowskiej. Ma to bardzo wielkie znaczenie, dlatego że Polacy bronili się w pismach polonijnych po polsku. Kto to czytał? Ci, którzy i tak wiedzieli. Amerykanie tego nie czytali, nie rozumieli, nie wiedzieli. Natomiast Żydzi w Stanach pisali po angielsku. I ta zmasowana propaganda nakierowana była na to, żeby Polska jako oddzielne państwo nie powstała. Oni zdecydowanie zwalczają to, co później zostało nazwane II Rzeczpospolitą. Co ciekawe, zjednoczyły się oba główne odłamy emigracji diaspory żydowskiej, czyli diaspora religijna, ta tradycyjna, z diasporą syjonistyczną. Oni pracują wspólnie, mają wspólne stanowisko, są dopuszczani do najwyższych władz USA i współdecydują na różnym stopniu podczas konferencji pokojowej w Wersalu, jak ma powojenna Europa w tej części, jak ma wyglądać i jaka ma być ich rola. Wywalczyli sobie między innymi tak zwany traktat mniejszościowy, czyli jak mają być traktowane w nowo powstałych państwach, przede wszystkim w Polsce, mniejszości narodowe, przez co oczywiście oni o to zabiegali, to rozumieli swoją mniejszość. Natomiast co ciekawe, nawet pokonane Niemcy takim traktatem nie zostały obarczone. Od Niemców tego nie wymagano. Od Polski też. I piśmiennictwo syjonistyczne, ale także piśmiennictwo religijne żydowskie z tego przełomu, czy z końca I wojny, z przełomu wojny później aż do 21 roku, gdy Polska się ustabilizowała, gdy granice zostały zatwierdzone, te wcześniejsze, czy wywalczone i potwierdzone traktatem ryskim, cały czas jest problem z mniejszością żydowską.
Tam są różne nurty, tak jak mówiłem. Są ci, którzy są pogodzeni z tym. Nie mamy własnego państwa, żyjemy w innym i dostosowujemy się do tego, co jest. Ale są także to, co dzisiaj jest najważniejsze z naszego punktu widzenia, bo to się ciągnie do dziś, są ruchy rewolucyjne, czyli probolszewickie. W 1918 roku, gdy kończy się ten stary ład w Europie, 11 listopada, wtedy kiedy formalnie od tego dnia liczymy polską niepodległość, chociaż ta niepodległość kształtowała się przez dłuższy czas, ale jest to data dla nas symboliczna, tego dnia mówimy o powstaniu II Rzeczpospolitej, tego samego dnia zapadła w Moskwie decyzja, że na ziemiach polskich powstaje nowe państwo, trzeba stworzyć odnogę partii bolszewickiej, która będzie partią komunistyczną dla Polski. Nie dla Polaków, to jest bardzo ciekawe, bo to nawet z samej nazwy wynika. I w grudniu, w połowie grudnia 1918 roku w Moskwie to zostało sformalizowane. Taka partia została powołana. Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Nie w Polsce, nie Polska, tylko Polski. I co jest ciekawe, wszystkie partie komunistyczne, które wtedy powstają, gdzie swoją centralę, swój ośrodek kierowniczy mają w Moskwie, mają takie nazwy. Nie ma komunistycznej partii Francji, komunistycznej partii każdego innego kraju, tylko jest, nie ma francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej, tylko tak jak w Polsce. Komunistyczna partia Polski, komunistyczna partia Łotwy, Litwy, Estonii, ale komunistyczna partia zachodniej Ukrainy, komunistyczna partia zachodniej Białorusi, czyli nie traktują terytorium II Rzeczpospolitej jako jednolitego państwa. To jest dla nich twór przejściowy. Uważają, że te ziemie, które do nich szybko wrócą i zostaną przyłączone do sowieckiej Białorusi czy sowieckiej Ukrainy, muszą mieć także odrębną strukturę państwową, ale nie narodową. Nie ma formuły narodowej. Mamy komunistyczną partię Niemiec, ale nie mamy niemieckiej partii komunistycznej. Mamy komunistyczną partię Polski, ale nie mamy komunistycznej polskiej partii komunistycznej, bo nazwa Polska sugerowałaby, że to jest nasza w jakiś sposób, że jakiś odłam społeczeństwa żyjący w kraju, akceptujący ten kraj, ma swoją partię radykalną, rewolucyjną, ale godzi się z nową rzeczywistością. Tamtej zgody nie było. I co ciekawe, jeśli chodzi o strukturę narodowościową, tych odłamów partii komunistycznej, jest ich kilka. Mamy Komunistyczną Partię Robotniczą Polski, która za kilka lat dostanie skróconą nazwę. Będzie to Komunistyczna Partia Polski, ale na południowych, wschodnich kresach mamy Komunistyczną Partię Ukrainy, na północy Komunistyczną Partię Białorusi, czyli Partię Białorusi Zachodniej, jak oni to wtedy nazywali, ale jest także Komunistyczna Partia Niemiec, na Wielkopolsce, na Pomorzu i Komunistyczna Partia Górnego Śląska. To są oddzielne twory polityczne dla nich i pod takimi nazwami te partie działają. Struktura narodowościowa jest taka, że Polaków w tych partiach jest tak naprawdę najmniej. A jeśli bierzemy pod uwagę władze poszczególne, od najniższych przez okręgowe, aż po centralne i wszystkie struktury organizacyjne do szczebla centralnego, szczególnie te najbardziej newralgiczne, tam gdzie są finanse, tam, gdzie jest łączność zewnętrzna, czyli z centralą moskiewską, tam, gdzie jest tak zwana technika i tam, gdzie jest wojskówka, czyli wydziały wojskowe tych partii komunistycznych, to są praktycznie partie, gdzie Polacy stanowią znikomą mniejszość. W niektórych przypadkach nawet 100% towarzyszy, 100% funkcjonariuszy to są towarzysze pochodzenia żydowskiego, czy wprost Żydzi mieszkający w Polsce. I taki dzisiaj śmieszny fakt, ale jak się czyta protokoły obrad tych struktur w latach 20. czy 30., wiele z tych instytucji komunistycznych obraduje w Berlinie, w Wiedniu, poza terytorium Rzeczpospolitej, żeby uniknąć inwigilacji polskiej policji politycznej, żeby ich nie rozpracować. Oni sporządzają protokoły z obrad. W jakim języku obradowali? Także w języku jidysz, bo ten język rozumieli. I dla wszystkich towarzyszy to było oczywiste, że się porozumieją. Natomiast nie wszyscy znali język polski na tyle, żeby te obrady prowadzić, dobrze się wysławiać i być komunikatywnym. Polska policja od początku
inwigiluje ruch komunistyczny, bo to jest ruch prosowiecki. Oni pokazali, co potrafią. Podczas wojny 20 roku, gdzie są organizowane zamachy terrorystyczne na wielką skalę, dywersja, szpiegostwo w wojsku, dochodzi do tego, że są specjalne obozy dla żołnierzy, oficerów pochodzenia żydowskiego, którzy są podejrzani. Oni są internowani wewnątrz kraju, gdzie do dzisiaj się pisze, że siedzieli w obozach koncentracyjnych, że to Polacy przed Hitlerem. Nie, to chodziło tylko i wyłącznie o sprawy polityczne, ponieważ była komunikacja przez front z drugą stroną, było szpiegostwo, zostało ujawnione, zdemaskowane. W związku z tym nowe, tworzące się państwo polskie, jego siły wojskowe, musiały się w jakiś sposób bronić. To jest zupełnie naturalne. Stany Zjednoczone podczas wojny z Japonią, setki tysięcy Japończyków mieszkających w Stanach internowali. Przecież większość z nich była całkowicie lojalna, nie miała nic wspólnego z Japonią jako taką, nie miała w ogóle możliwości łączności z Japonią, z jakąkolwiek centralą, ale na wszelki wypadek to właśnie robiono. Tak robiono także z innymi mniejszościami w Europie, tam gdzie były konflikty, że państwo, które wchodziło w konflikt z innym państwem, obserwowało, a czasem nawet inwigilowało i internowało znaczną część populacji obcego pochodzenia w warunkach bezpieczeństwa. To samo było w Polsce. Ponieważ to nasilenie towarzysze pochodzenia żydowskiego w tych różnych odłamach partii komunistycznej było bardzo duże, wówczas powstało określenie, które jest bardzo zaciekle zwalczane i od razu się temu przypisuje łatkę antysemityzmu, pojęcie Żydokomuny. Nie tylko Żydzi byli komunistami i nie wszyscy Żydzi byli komunistami, oczywiście nie, bo to była znikoma mniejszość, dlatego że partia polityczna, która była nielegalna, która miała specyficzne cechy, działała w konspiracji, ona nie była duża. Przez partie komunistyczne przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a wielka społeczność żydowska wielokrotnie te liczby przewyższała. Ale ponieważ w tych strukturach było bardzo wielu towarzyszy pochodzenia żydowskiego, to pojęcie Żydokomuny było i jest jak najbardziej uprawnione. I tym pojęciem posługują się ludzie tamtego pochodzenia, także dziś. Możecie poczytać państwo Adama Michnika, który mówi, że środowiskiem, z którego pochodzi, jest Żydokomuna w sensie ścisłym. Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, profesor Paweł Śpiewak, wydał kilka lat temu książkę pod tytułem Żydokomuna. To jest pojęcie, które wchodzi w naturalny sposób do obiegu. Przywracamy mu normalne znaczenie. Jeśli nie ma w tym jakichś podtekstów, obelżywych rzeczy, zmyślonych, a niestety to się pojawia, to jest to pojęcie jak najbardziej uprawnione i powinniśmy się tym posługiwać. Z takich ciekawych rzeczy, jak partia komunistyczna jak funkcjonowała w tamtych warunkach, jest nie tylko to, o czym już mówiłem, to nie tylko te obrady w języku jidysz, ale na niektórych terenach II Rzeczpospolitej trudno mówić o jednolitej partii komunistycznej. Komunistyczna Partia Polski, chociaż działała pod tą samą nazwą, często miała dwa odłamy. I to jest w sprawozdaniach tak zwanych okręgowców, czyli inspektorów na szczeblu okręgów, funkcjonariuszy komunistycznych bardzo ważnych, mających szczególne znaczenie, bo oni trzymali kontrolę nad strukturami terenowymi. Często decydowali, czy dane koło, czy inną strukturę rozwiązać, powiększać, połączyć z inną. Mieli nad tym opiekę z ramienia centrali. I są protokoły takich okręgowców, że tu na danym terenie towarzysze nie mogą dojść do porozumienia i partia się nie rozwija. Towarzysze Żydzi nie przyjmują towarzyszy gojów do partii. Każą im zakładać oddzielne koła, ale jest ich tak mało, że to koło z nich nie powstaje, a do koła już istniejącego ci ludzie nie mają dostępu. Także te wszystkie teorie spiskowe, jak to oni wszystko mogą, są zawsze tacy sami, jednolici, są nie do końca prawdziwe, jak widać, bo nawet tam, gdzie była centrala, był wymuszany posłuch z Moskwy, jak powinno być, nie do końca to było przestrzegane. Ważne jest to, że komunistyczne struktury działające nielegalnie w II Rzeczpospolitej nie uznawały suwerenności niepodległości państwa polskiego. Głosiły wprost, II Rzeczpospolita jest tworem przejściowym i musi być zniszczona. W naturalny sposób polskie państwo musiało się przed tym bronić. Były bardzo liczne procesy, funkcjonariusze. Co to znaczy funkcjonariusz partii, czyli funk, mówiąc skrótowo, językiem komunistycznym, a funk bierze się
z pojęć żydowskich. Oni bardzo lubią skróty. Jeśli Państwo się spotykają z licznymi skrótami w tamtym okresie, to one się tworzą właśnie w takich środowiskach. W języku polskim tych skrótów na ogół nie używano. To się dzisiaj przyjęło, jest powszechne. Mówimy PiS, mówimy PO, jakieś inne, ale tak naprawdę kiedyś te nazwy powinny być rozwijane, powinny być właściwie pokazywane. Partia składała się z dwóch części, z szeregowych członków czy członkiń i do tego kadra kierownicza od najniższej do najwyższej, czyli funkcjonariusze, czyli funkowie. Funkowie, to jest ciekawe, oni na ogół nie pracują, nie mają jakichś zajęć zawodowych, zarobkowych, dlatego że są dyspozycyjni. Oni są utrzymywani przez fundusze, które partia komunistyczna ma specjalnie w tym celu, z dwóch źródeł. Z Moskwy, bo partia jest finansowana przez Sowietów, i z napadów rabunkowych. Autentyczne napady także na bogatych Żydów. Oni się nie krępowali nikogo. Burżuj, nie burżuj, żydowski, nie żydowski. Jak coś miał, to warto iść, zabrać, jak trzeba, to zabić. Jakby Państwo sięgnęli do własnoręcznie napisanego życiorysu takiego funkcjonariusza przedwojennego, Mendla Kossoya, który później po wojnie, w III Rzeczpospolitej według Wojciecha Jaruzelskiego, bo tak ją nazwał w 1988 roku, czyli w PRL-u, on się już nazywał Wacław Komar i był szefem bezpieki, wiceministrem bezpieki, szefem wywiadu, pełnił bardzo wiele różnych funkcji. On popełniał na zamówienie partii morderstwa i cały czas brał udział w nakładach, w napadach rabunkowych, żeby zdobywać fundusze dla partii. Te fundusze szły na finansowanie organizacji, ale organizacja to są kadry. Kadry muszą z czegoś żyć. Funk, który ma mieszkanie, ma rodzinę, może mieć dzieci, jest także nazywany przejazdówką. To jest coś w rodzaju takiego hotelu partyjnego. Funkcjonariusz, który się przemieszcza z zachodu na wschód do Związku Sowieckiego czy odwrotnie, on nie może się rejestrować w hotelu, nie może się zameldować, bo jest poddany inwigilacji. To wyjdzie na jaw w księdze meldunkowej hotelowej. Wyjdzie, kiedy był, od kiedy, do kiedy, jakim dokumentem się posługiwał, więc oni z tego korzystać nie mogą. Korzystają z tych lokali u funkcjonariuszy, czyli u funków, z tych przejazdówek. I tam mają wszystko, wikt, opierunek, a często partyjną żonę, na dodatek, żeby gdzieś nie chodzili na boki, bo to też mogłoby niechcący wyjść na jaw. W ogóle obyczajówka w partii komunistycznej, w tych strukturach, to jest temat sam w sobie, fascynujący, żeby to pokazać. My dzisiaj widzimy to, co nazywamy zgnilizną, zepsuciem. Nie, sięgnijcie Państwo tam, dopiero zobaczycie, co się działo. Oni byli jak zwykle we wszystkim pierwsi. Funkcjonariusze są opłacani i to są bardzo wysokie stawki. Na najniższym szczeblu dostają więcej niż zarabia robotnik. Czym wyżej, tym wyższe uposażenia, wyższe od urzędników państwowych, od nauczycieli. Czyli to są bardzo duże pieniądze. Ale w zamian za to oni muszą cały czas być dyspozycyjni. Jeśli partia coś chce, partia czegoś wymaga, to towarzysz nie może powiedzieć, ja idę do pracy, mnie teraz 8 godzin nie będzie. On tu i teraz ma być dyspozycyjny. Informacje o tym, że komuna przed wojną była finansowana przez bolszewików, są już ujawniane, ale niestety nie u nas. Nie wiem, jak to się dzieje, dlaczego tak jest, ale do tej pory, to jest 28 lat po zmianach, nie powstała monografia organizacji komunistycznych w II Rzeczpospolitej, gdzie byłyby wykorzystane ich teczki personalne, sprawy sądowe, poprzednie nazwiska moglibyśmy ujawnić, pokazać także ciągłość, czyli co się dzieje z następnymi pokoleniami. Gdy w 1992 roku, w kwietniu, miałem referat w polskim Sejmie na takiej sesji dekomunizacyjnej, trzy pokolenia ludzi UB, pokazałem to w niewielkim stopniu, bo bardzo niewiele wtedy wiedziałem, na przykładzie redakcji, świeżo właściwie przez 3 lata dopiero działającej, Gazety Wyborczej. Drugie, trzecie pokolenie tych, którzy nam niszczyli II Rzeczpospolitą. Z poprzednimi nazwiskami i z funkcjami w aparacie bezpieczeństwa, w informacji wojskowej, w strukturach partyjnych i oczywiście od tamtego czasu, tak jak powiedział Piotr Naimski, który tam konferencję prowadził, mówi, no już Pana życie nie będzie takie jak przedtem. No i nie jest, ale nie narzekam. Warto wiedzieć. W 1995 roku wyszła książka, bardzo specyficzna, wydana w Stanach Zjednoczonych, Tajny świat
amerykańskiego komunizmu. Tam są tabele, zestawienia z dokumentów sowieckich, które po upadku Związku Sowieckiego w 1961, 2, 3, jeszcze 4 roku za Jelcyna były w sumie łatwo dostępne. Historycy zachodni, jeśli przyjeżdżali z nowoczesnym sprzętem elektronicznym, mogli fotografować dokumenty, kserować na miejscu, mogli, posługiwali się już przecież komputerami. Inni uczeni też przyjeżdżali z innych krajów, ale przepisywali ręcznie, więc robili tego niedużo, na małą skalę. Natomiast historycy ze Stanów robili to na skalę wielką, fotografowali co się da, bo wiedzieli, że wkrótce tego dostępu może nie być. I tak rzeczywiście się stało. Później nie było. I tu mamy informacje. Komunistyczna Partia Polski, czy Robotnicza Polski w tym pierwszym okresie dostała 10 milionów dolarów w złocie. Proszę sobie dzisiaj wyobrazić jakąś dywersyjną organizację w Polsce, jakichś kodomitów, nie wiem, różnego oblicza, którzy dostaliby 10 milionów dolarów w złocie na działalność. Tu wszystko można wtedy zrobić. Można kupić broń, kupić lokale, można finansować strukturę, która będzie działała bardzo sprawnie, a przecież to nie było jednorazowe zasilenie. To trwało cały czas. Oni te pieniądze na tą działalność dostawali. I polskie władze miały kłopot, bo komuna była zinwigilowana. Agentura polskiej policji w strukturach komunistycznych była bardzo silna, bardzo liczna. Dochodziło do takich śmiesznych rzeczy, że za niewielkie pieniądze ci, którzy już byli funkcjonariuszami, dostawali większe pieniądze moskiewskie, za niewielkie pieniądze ze strony polskiej mówili to, co się dzieje. Opowiadali o tym, co robią ich koledzy, czyli za pieniądze sprzedawali konkretną wiedzę. Polskie państwo, broniąc się, dokonywało aresztowań. Przede wszystkim tych, którzy prowadzili działalność bezpośrednią, czyli wydziały wojskowe, ci, którzy dokonywali zamachów skrytobójczych, ci, którzy dokonywali aktów terrorystycznych, jak to dzisiaj nazywamy, różnego rodzaju zamachów, a dochodziło do takich rzeczy. Jednorazowo było nawet po 100 ofiar. Dlatego mówię, jest to coś nienaturalnego, że 28 lat po zmianach nie ma monografii partii komunistycznych na ziemiach polskich. Z życiorysami, z nazwiskami, ze strukturami, z działalnością. Jakoś to nikogo nie interesuje. I teraz ci ludzie, gdy byli aresztowani, gdy byli stawiani przed sądem, na ogół, nie wiem, przynajmniej nie znam takiego przypadku, żeby ktokolwiek z nich został oskarżony o szpiegostwo. To była działalność, gdzie oskarżano ich o zdradę stanu, o chęć oderwania części Rzeczpospolitej, o chęć odebrania Polsce niepodległości, ale nie oskarżano i nie skazywano ich o szpiegostwo. Dlaczego? Dlatego, że trzeba byłoby w sądzie ujawnić dowody, dowody działalności szpiegowskiej. Jeśli te dowody trafiłyby do sądu, stałyby się jawne, więc byłaby wiedza polskiej policji, tych wydziałów bezpieczeństwa, czyli politycznych, stałaby się dostępna dla wszystkich, dla adwokatów, którzy pracowali dla komuny i dla sowieckiego wywiadu oczywiście. Więc tego polska policja robić nie mogła. Stawianych przed sądem za to, co powiedziałem, za walkę z suwerennością, niepodległością Polski, za zdradę stanu. I takim specyficznym przypadkiem jest to, co się kilka lat temu stało, gdy w jednej z książek Instytutu Pamięci Narodowej na zupełnie inny temat, ale w przypisie znalazła się informacja o Ozjaszu Szechterze, że w tak zwanym procesie pińskim, czyli w Pińsku, no, nie w jakimś innym miejscu, w Pińsku, grupa funkcjonariuszy komunistycznych z Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, towarzysz Ozjasz Szechter był zastępcą członka biura politycznego czy komitetu centralnego, w każdym razie był osobą bardzo wysoko umiejscowioną. Ta grupa funkcjonariuszy została skazana na wieloletnie wyroki więzienia. I człowiek, który ten przypis robił, sięgnął pewnie do podstawowego źródła wiedzy hrabiego przez cecha Bronisława Komorowskiego Herbu Szaber i napisał, że Ozjasz Szechter skazany został za szpiegostwo. Co było nieprawdą. Adam Michnik się roześlił, uznał, że jego tatuś został znieważony, wystąpił na drogę sądową i wygrał, bo Adam Michnik udowodnił, że ojciec był skazany nie za szpiegostwo, tylko za zdradę stanu. W związku z tym IPN musiał go przeprosić. A nie skazywano właśnie z tego powodu na szpiegostwo, żeby nie ujawniać wiedzy polskich struktur bezpieczeństwa o
komunistach. I komuniści, mając te wydziały wojskowe, wchodzili do struktur Wojska Polskiego, do polskich urzędów, wszędzie, gdzie się tylko dało, na wszystkie możliwe sposoby. Pierwsza rzecz to jest oczywiście przekupstwo, finanse, pieniądze, na to pieniądze były, ale szczególnie z kadry oficerskiej wynajdowano osoby, które miały kłopoty finansowe. Ktoś uprawiał hazard, wpadł w długi, sprawy rodzinne, kłopoty, konflikty z przełożonymi. Ludzie mają różne charaktery, różne skłonności. I jak się okazywało, te kontakty ze strony komuny były na tyle skuteczne, że te jaczejki komunistyczne były umiejscowiane dosyć wysoko w strukturach polskiego państwa, także w tych strukturach, gdzie ich w ogóle być nie powinno. W wojsku, w policji mniej, a także wśród polskich urzędników i wśród tak zwanych wolnych zawodów. Adwokaci, różnego rodzaju prawnicy, jedna z siatek wywiadowczych NKWD w Warszawie kierowana byłaby przez adwokata Duracza, który formalnie był radcą prawnym ambasady sowieckiej w Warszawie, a jak się później okazało, kierował siatką sowiecką. O czym polski wywiad wiedział, ale nie bardzo można było mu zrobić krzywdę, bo trzeba było ujawnić wiedzę, skąd mamy, jaką wiedzę mamy. Żeby się nie ujawnić, żeby tego nie pokazać przeciwnikom, tego nie robiono. Ale druga strona też myślała, czyli myślała międzynarodówka komunistyczna, kierowana przez Georgi Dymitrowa, bułgarskiego komunistę i oczywiście nadzorowana przez Józefa Stalina. Do niego docierało, co się dzieje, że komuna w kraju jest sprzedajna, działa często na dwie strony, że polski wywiad wchodzi także w te struktury i gdy Josef Miesenmacher potrafił ujawnić działalność Komunistycznej Partii Polski, wydał to w postaci książki pod pseudonimem Reguła, stało się jasne, że wiedza polskiego państwa o komunistach jest na tyle duża, że te struktury już nie mają racji bytu. Stalin postanowił te struktury rozwiązać i w 1938 roku to zrobił. Ale nie tylko rozwiązać. Jemu ci ludzie przestali być potrzebni. Wzywał całymi falami komunistów z Polski, ale także działających w innych krajach, bo my byliśmy eksporterem rewolucji. Ja pracowałem przez wiele lat w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i muszę powiedzieć, że to jest coś chorego, co się działo w Polsce Ludowej. My płaciliśmy jako polskim kombatantom świadczenia materialne za to, że działali w Komunistycznej Partii Francji, Niemiec, USA, Argentyny, Chile, Nowej Zelandii. Oni byli wszędzie. I to wszystko byli towarzysze wysłani z Komunistycznej Partii Polski. Wielu z nich było członkami 5-7 partii komunistycznych w świecie. Stalin uznał, że skoro nie wiemy, którzy zdradzili, którzy są niepewni, to najlepiej pozbyć się wszystkich, poza tymi najbardziej zaufanymi. Ci najbardziej zaufani to byli tacy jak Bolesław Bierut, jak bracia Mołojcowie, jak Piotr Jaroszewicz. Ci, którzy później porobili te nieprawdopodobne, zaskakujące kariery, albo wcześniej od swoich w łeb dostali jak Mołojcowie, albo później porobili te nieprawdopodobne kariery w Polsce Ludowej. Nic nie potrafiąc, nie kończyli żadnych szkół, poza jakimiś szkółkami, przyuczeniami moskiewskimi. Byli później ministrami, byli generałami, byli dyplomatami, byli bardzo ważnymi funkcjonariuszami państwa komunistycznego. Jak się popatrzy w ich życiorysy, nie mieli żadnych ku temu predyspozycji poza jedną rzeczą. Całkowita, stuprocentowa lojalność wobec Stalina. Czyli nie są trockistami, nie zachodzi podejrzenie, że zdradzili na rzecz polskiego państwa czy innych struktur. W związku z tym te kariery mogli robić. Panie Leszku, wejdę w słowo. Pozwolę teraz udzielić głosu dwóm naszym innym prelegentom. Pamiętam w 2014 roku, jak zaprosiliśmy pierwszy raz pana Leszka, opowiadał nam, że podczas pierwszego spotkania nie mógł wydusić słowa, tak? Także widzimy, że to było dawno i nieprawda. Chciałbym, abyśmy się skoncentrowali na tę chwilę w tym etapie rozmowy na mniejszości żydowskiej i ich jakby relacjach tutaj z społeczeństwem polskim. Teraz zadam pytanie panu Tadeuszowi, ponieważ z tego co wiemy, ludność żydowska to było około 10% całości społeczeństwa, można powiedzieć, w czasach II RP.
i rozpoczyna się druga wojna światowa, tak? Rozpoczyna się druga wojna światowa i jak pan ocenia postawę, jak pan widzi postawę Żydów podczas II wojny światowej? Drodzy Państwo, postaram się nie mówić tak długo jak Leszek Żebrowski. To jest pierwszy punkt. Chciałbym się odnieść do kilku kwestii, zanim przejdziemy do 1939 roku. Leszek poruszył szereg bardzo ważnych kwestii. Myślę, że tutaj dwie szczególnie są istotne. W ramach, jak Państwo zapewne wiecie, działalności naszego wspólnego też społecznego Trybunału Narodowego do spraw osądzania zbrodni komunistycznych, przyglądamy się funkcjonariuszom komunistycznym. Często są to funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego. Jeden taki wyrok, a właściwie bardziej orzeczenie wydaliśmy wobec takiej osoby. Tą osobą był Stefan Michnik. Co tu jest istotne, oprócz tego, że jest to, prawda, nazwisko znane, w ogóle rodzina też ciekawa. Myślę, że idealnie tutaj pasuje do nich określenie Żydokomuna, bo to nie tylko Stefan, ale cała rodzina, ta współczesna, no to są właśnie tacy ludzie, którzy przyjęli komunizm. Z jednej strony właśnie Stefan Stalinowski, sędzia wojskowy, ale mamy też Adama, który wychowywał się razem z bratem, prawda? Mieszkali razem w słynnej Alei Przyjaciół, też w tej atmosferze domu komunistycznego, no bo mamy Helenę Michnik, która jest stalinowską propagandystką, i mamy Ozjasza Szechtera, wymienionego przez Leszka Żebrowskiego, wysokiego funkcjonariusza Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. No więc wszyscy są zarażeni tymże komunizmem. Dzisiaj oczywiście udają, że nie, że oni zawsze się starali walczyć o Polskę, szczególnie jeden z braci, bo drugi jest niedostępny dla naszego wymiaru sprawiedliwości. Ale drodzy Państwo, wracając do Szechtera, no właśnie to jest człowiek, który spełnia wszelkie kryteria obcości wobec II Rzeczpospolitej. To jest człowiek, który będzie właśnie sądzony jako ten, który wystąpił przeciwko interesowi Rzeczpospolitej, jako zdrajca. On zdradził Polskę. Ale w ramach naszego społecznego trybunału pojawił się ten zarzut, który nie występował wtedy właśnie w tych procesach w międzywojniu, czyli szpiegostwo. Mamy te dwa podstawowe zarzuty. Zdrada stanu, zdrada Polski, bo Ozjasz Szechter, tak jak właśnie jemu podobni, możemy użyć tego określenia, Żydokomuniści, nie uznawali Rzeczpospolitej, a chcieli po prostu zniszczyć to państwo. Często były to osoby, które jakoś polskością nasiąkły w młodym wieku, no ale później właśnie tę Polskę zdradziły, przystępując do różnych struktur komunistycznych. Ale z drugiej strony to jest właśnie szpiegostwo. Ten cel jest realizowany przez działalność wywiadowczą, często na rzecz właśnie obcego ośrodka. Także dzisiaj już możemy takie pełne zarzuty tym osobom stawiać, a to są te dwa najważniejsze. Drodzy Państwo, Żydzi w II Rzeczpospolitej to jest olbrzymi temat. Wielka różnorodność, właściwie te najważniejsze odłamy żydostwa, no to jest ten odłam religijny. Odłam, który najmniej się asymiluje. Z drugiej strony mamy ruch syjonistyczny, jakże mocny, popierany szczególnie w końcowej fazie II Rzeczpospolitej przez
przez polskie państwo, przez wiodące partie polityczne czy organizacje sanacji. Mamy w końcu ruch socjalistyczny, tutaj tym największym wyrazicielem tych tendencji ciągotek socjalnych jest bunt, prawda, partia bunt. No i mamy w końcu też sympatyzujący z ruchem socjalistycznym ruch komunistyczny, ale to rzeczywiście już jest zagadnienie całkowicie odrębne, bo bunt jednak poczuwał się do uznawania II Rzeczpospolitej w przeciwieństwie właśnie do wszystkich tych struktur komunistycznych. Żydzi w II Rzeczpospolitej, mówiąc generalnie, mają wiele praw. Mają prawa religijne, mają prawa do zrzeszania się, mają szereg przywilejów kulturalnych, prawda? Przede wszystkim mają gminy, prawda? Gminy żydowskie, kachał. Tam mogą pielęgnować swoją odrębność, bo przede wszystkim to jest, tutaj mówimy o tym nurcie Żydów religijnych. Mają też swoją partię polityczną, to jest tak zwana Aguda, Aguda z Izrael, tak? To jest formacja właśnie wyrosła z tego nurtu religijnego. Największa partia religijnych, ortodoksyjnych Żydów w Polsce. Syjoniści mają po Alei Syjon, lewice, prawice, socjaliści, mówiłem, to jest przede wszystkim bunt. Ale w ramach tych gmin mają właśnie zapewnione prawa do kultu religijnego, mają własne towarzystwa kulturalne, mają własne szkoły. Czy możemy powiedzieć w związku z tym, że Żydzi w II Rzeczpospolitej są prześladowani? Nie sądzę, żeby taki wniosek można było z tego wyciągnąć. Pytanie, jak to działa w drugą stronę? Czy społeczność żydowska jest lojalna wobec Rzeczpospolitej? I to wygląda już bardzo, bardzo różnie. Największy problem oczywiście mamy z tymi Żydami komunistami, no bo oni właśnie są ciałem obcym. I tutaj trzeba podkreślić to, o czym mówi już Leszek Żebrowski. To był nurt całkowicie odrębny od II Rzeczpospolitej i nie dziwię się reakcji państwa polskiego, że oni takich ludzi zamykali w więzieniach. Takim miejscem tutaj najważniejszym, symbolem, zresztą bardzo różnorako też ocenianym, jest Bereza Kartuska, to słynne miejsce odosobnienia. Tam właśnie trafiali tacy towarzysze. Trafiali zresztą też nie tylko komuniści, ale również wielu Ukraińców tam się znalazło, jako tych również wywrotowców, bo z Ukraińcami jest de facto bardzo podobna historia, bo oni, przynajmniej wielu z nich w głównym nurcie, nie uznają II Rzeczpospolitej. Ta II Rzeczpospolita jest wobec nich represyjna i tutaj mamy różnicę w stosunku władz II RP do Żydów i do Ukraińców. Ale no, normalne państwo polskie, właśnie druga RP, nie może sobie pozwolić na hodowanie takiego terrorystycznego elementu, dzisiaj byśmy powiedzieli. I zamyka tych ludzi w więzienie. Prawda? Jest to polityka całkowicie zrozumiała. Te kwestie, o których mówimy, autonomię, różnorodność, one się często nakładają na siebie. Mieliśmy, drodzy Państwo, taką batalię na przykład pod koniec II Rzeczpospolitej. To jest rok 1936 i trwa de facto aż do samego końca, do września 1939 roku. Batalia o tak zwaną szechitę, czyli, tłumacząc to na nasz język, ubój rytualny. I to jest kwestia, która wywołała wielkie emocje. Nie tylko religijne, ale polityczne. Z jednej strony chodziło właśnie o to, żeby Żydzi i Żydzi walczyli o to, żeby móc samemu dokonywać tego uboju rytualnego, jako wynikającego z ich przepisów
religijny, przede wszystkim z Talmudu. Ale na tym nie koniec. Ta batalia dotyczyła oczywiście gospodarki przede wszystkim, bo fakt, że Żydzi dokonywali tej szechity, przekładał się na rynek. Oni monopolizowali w związku z tym stosunki ekonomiczne. Zresztą szechita nie jest jedynym tego elementem. Więc była to de facto nie walka o religijne aspekty tej sprawy, tylko walka ekonomiczna. I taka rzeczywiście w II Rzeczpospolitej istniała. Żydzi nie byli mordowani, prawda, Rzeczpospolitej, w II Rzeczpospolitej. Byli też elementem gry politycznej, bo mieli swoje przedstawicielstwa w Sejmie, wszystkie odłamy, wszystkie nurty, ale przede wszystkim walka między społecznością polską a żydowską dotyczy sfery gospodarki. Bo jak Państwo wiecie, oni, na czym polega ten problem szechity? Nie mogli jeść tak zwanych tyłów, prawda? To było dla nich niekoszerne. I co się z tym działo? Sprzedawali to chrześcijanom, prawda? Monopolizując właśnie de facto cały handel mięsem. To wywoływało wielki opór strony chrześcijańskiej do tego stopnia, że była to właściwie jedna z największych wojen politycznych, ekonomicznych w II Rzeczpospolitej. Właśnie walka o ubój rytualny. Prawda? Bo państwo w pewnym momencie powiedziało dość. Prawda? Polacy, polscy przedsiębiorcy nie mogą się normalnie rozwijać, bo wy nam opanowaliście cały rynek. Sławoj Składkowski nazwał to, czy właśnie zostało to nazwane polityką owszemową. Czyli chodziło o walkę ekonomiczną. Czyli mówiąc już konkretnie, i owszem, krzywdy żadnej, ale walka ekonomiczna i owszem. I o to w tym wszystkim chodziło. Szechita została częściowo zakazana przed 1939 rokiem, natomiast pełny zakaz miał nastąpić we wrześniu 1939, ale już polski Sejm nie zdołał tego wprowadzić, ponieważ wybuchła wojna. Wiele można mówić, drodzy Państwo, napisano mnóstwo książek o Żydach, prawda, Żydach w II Rzeczpospolitej. To jest temat szalenie emocjonujący. I mamy tutaj moment krytyczny, prawda? Rok 1939, o który Pan pytał. I de facto powtarza się historia z roku 1920, prawda? Ci przede wszystkim skomunizowani Żydzi, oni wypowiadają lojalność państwu polskiemu, witając, jak wiemy, różnymi bramami, prawda, triumfalnymi, wkraczającą Armię Czerwoną. Ale powtarzam, to była dla nich tendencja oczywista, normalna. Prawda. Oni nie uznawali Rzeczpospolitej i tak samo zachowywali się właśnie w momencie zagrożenia w roku 1920, jak i w roku 1939. Dla nich to faktycznie było wyzwolenie. Dla nich to była szansa przede wszystkim na zrealizowanie ich celu, czyli wprowadzenie komunizmu, prawda, w miejsce tego podobno niesprawiedliwego ustroju, który dominował w II Rzeczpospolitej. Byli oczywiście tacy Żydzi, prawda, Żydzi przede wszystkim nie komuniści, którzy walczyli z bronią w ręku. To trzeba też podkreślać. Byli też tacy w roku 1920, czy w ogóle w wojnie polsko-bolszewickiej. Natomiast najbardziej skandaliczne i zapamiętane zostały właśnie te postawy irredentystyczne, można powiedzieć. Zresztą w momencie tego tak zwanego wkroczenia na ziemię polskie, to jest w ogóle bardzo złe słowo, bo to słowo jest, no, określa de facto taką dosyć niewinną czynność. Nic nie znaczy wkroczenie. Agresja to jest
ten termin, którego powinniśmy używać. Agresja niemiecka 1 września, agresja sowiecka 17 września. Dokładnie ten sam akt wynikający ze wspólnej umowy, ze wspólnego paktu Ribbentrop-Mołotow i zrealizowany przez obu sygnatariuszy tegoż porozumienia. Ale agentura, która działała oczywiście przed 17 września, była bardzo mocna, właśnie bardzo często żydokomunistyczna. Ta agentura zresztą działała de facto przez całą II Rzeczpospolitą. To był jeden z powodów klęski w wojnie obronnej. My mieliśmy bardzo mocną, szczególnie agenturę sowiecką u nas, bardzo często właśnie też zasilaną przez ludzi pochodzenia żydowskiego. Dlatego sytuacja we wrześniu 1939 roku nie była dobrze rozpoznana. Nas de facto zaskoczyli i jedni, i drudzy, i Niemcy, i Sowieci. Ale to w dużej mierze wynika właśnie z tego, z działalności właśnie środowisk żydokomunistycznych. I oni też mieli przygotowane listy proskrypcyjne dla Polaków, które trzeba zlikwidować. Jako reprezentantów państwa polskiego te listy były wykorzystywane przez aparat NKWD. Już nie mówiąc o tym, że Stalin właśnie wszedł na gotowe, bo i Polacy, ale Niemcy też zdołali się wykrwawić. Ta wojna już była przesądzona i wtedy on wjeżdża ze swoimi czołgami i tutaj mamy właśnie z jednej strony powitania do Armii Czerwonej, ale to co ważniejsze właściwie to jest właśnie działalność, ujawnienie się tej całej agentury i te listy, na podstawie których zaczynają się od razu masowe mordy na Polakach, przede wszystkim urzędnikach państwowych, policjantach, nauczyciela, oczywiście żołnierze KOP-u też tutaj, prawda, są likwidowani. Atakowane są pałace. To wszystko w ramach właśnie planu urzeczywistnienia tego najwspanialszego ustroju pod słońcem. No i później wiemy, że pewnie przejdziemy jeszcze do tego, ta działalność trwa bardzo długo, prawda? Bo dzięki donosom, dzięki działalności agentury tysiące Polaków, przede wszystkim to była ich działalność, jest wywożonych na wschód w tych czterech wielkich wywózkach. To właśnie skomunizowani Żydzi w dużej mierze stoją za tą wielką operacją. Mamy oczywiście potem też swego rodzaju odpowiedź, prawda? Za taką odpowiedź uważa się na przykład Jedwabne, prawda? W Jedwabnem właśnie ci skomunizowani Żydzi, prawda, prowadzili przez cały czas aż do operacji Barbarossa, czyli ataku Niemiec hitlerowskich na Związek Sowiecki, działalność właśnie wywrotową, agenturalną, zbrodniczą. Da? I potem jak Niemcy wchodzą na te tereny, no to rzeczywiście niektóre osoby, prawda, pamiętają to i chcą wziąć odwet, ale to już jest inna historia. Bardzo tylko ciekawie. Jedno zdanie chciałem oczywiście uzupełnić, bo się przejęzyczyłem. Mówiąc o Zjaszu Szechterze i tej sprawie przed wojną, to miało miejsce w Łódzku, a nie w Pińsku. Niedaleko, ale zupełnie inna miejscowość. Tak, oczywiście zachęcam prelegentów wchodzenie w interakcję. To na pewno będzie interesujące. Mnie właśnie zastanawia taka sytuacja, ponieważ po II wojnie światowej mniejszość żydowska poniosła ogromne straty na naszych terenach. Jednak skoncentrowała się na tym, aby właśnie w mniejszej lub w dużej mierze wprowadzać ten aparat komunistyczny w Polsce i aparat, można powiedzieć, PRL-u. No i tutaj właśnie o opinię chciałem zapytać pana Stanisława. Jak pan myśli, z czego to mogło wynikać? Czy to są kwestie ideologiczne, czy jakieś kwestie, nie wiem, nienawiści? Co pan o tym myśli? Zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, to chciałbym jeszcze
nawiązać do wypowiedzi moich przedmówców. Otóż warto jednak wyeksponować to, co zostało tutaj nie tyle może pominięte, bo nie zostało, ale niedostatecznie wyeksponowane, że mniejszość żydowska w Polsce stanowiła element diaspory żydowskiej, światowej diaspory żydowskiej. I to wywierało wpływ na funkcjonowanie, jeśli nie całej nawet mniejszości żydowskiej w Polsce, to niektórych i to najbardziej wpływowych i aktywnych jej części. I żeby to zilustrować przykładem, to przytoczę rozmowę, czy relację z rozmowy, jaka miała miejsce w Paryżu w czasie kongresu konferencji wersalskiej. Tę rozmowę zrelacjonował w swoich pamiętnikach Hipolit Korwin-Mileski, uczestniczący w tej rozmowie na śniadaniu u hrabiego Orłowskiego był Rothschild. I Rothschild w trakcie tego śniadania rozmawia z hrabią Orłowskim, Mileski się przysłuchuje tej rozmowie i Rothschild powiada jemu tak: proszę pana, panuje taka opinia, że wszyscy Żydzi mają takie same poglądy we wszystkich sprawach. Mówi, to nieprawda. Na przykład pan Trocki i ja na kwestie ekonomiczne mamy poglądy całkowicie odmienne. Ale, powiada Rothschild, jest jedna sprawa, w której cały Izrael, on używa takiego określenia, Izraela jeszcze nie było wtedy, ale on używa takiego określenia, cały Izrael w rozumieniu diaspory żydowskiej mówi jednym głosem. Tą sprawą jest honor Izraela, czyli poczucie godności diaspory żydowskiej. I powiada Rothschild tak: dopóki ten pan, mając na myśli Romana Dmowskiego, będzie przewodniczył polskiej delegacji na konferencję w Wersalu, to my odbieramy jako policzek wymierzony w Izrael. I powiada w dalszym ciągu tak: my znamy wasze cele i dopóki ten pan będzie i tak dalej, to wy nas spotkacie wszędzie, i na drodze do Gdańska, i na drodze do Wilna, i na drodze do Lwowa, i na drodze do Śląska Pruskiego, czyli Górnego Śląska, i na drodze do Śląska Cieszyńskiego. Wszędzie nas spotkacie. Chciałbym, powiada Rothschild, żeby pan hrabia to wiedział i żeby pan hrabia powtórzył to komu trzeba. To pokazuje, że nie tylko jakaś żydokomuna, nie tylko, to zresztą wspominał tutaj pan Żebrowski o tym, ale diaspora żydowska miała do państwa polskiego stosunek instrumentalny. Drugim takim obrazkiem, który na to wskazuje, drugą ilustracją, która na to wskazuje, jest postulat zgłoszony właśnie przez parlamentarzystów żydowskich w polskim Sejmie, kiedy była dyskutowana sprawa nowej konstytucji, bo Polska nie miała konstytucji, trzeba było uchwalić jakąś konstytucję. No i parlamentarzyści żydowscy zgłosili postulat, żeby zwarte skupiska ludności żydowskiej w miastach miały status eksterytorialny. To znaczy, żeby suwerenność państwa polskiego nad tymi obszarami była ograniczona i nad tą ludnością była ograniczona. Tak się nie stało. Konstytucja marcowa z 1921 roku stanęła na stanowisku unitarności państwa. Nie było żadnych eksterytorialności, tylko Śląsk miał autonomię, Górny Śląsk. Natomiast, o czym wspominał tutaj Leszek Żebrowski, państwu polskiemu został narzucony traktat mniejszościowy, to znaczy traktat, którym zostały ustanowione specjalne procedury dla mniejszości narodowych, z których oczywiście te mniejszości, głównie żydowska i ukraińska,
dosyć skwapliwie korzystały. Otóż na czym polegała uciążliwość traktatu mniejszościowego dla państwa polskiego i jego władz? Na tym, że przedstawiciele mniejszości narodowych, to znaczy obywatele polscy zaliczeni do takiej mniejszości, mogli się odwoływać bezpośrednio do Ligi Narodów. Jeśli na przykład na jarmarku w Pipidówce jakiś Żyd po pijanemu pobił się z jakimś Polakiem po pijanemu, to następnego dnia ta sprawa była przedmiotem interwencji w Lidze Narodów. I Polska, przedstawiciele polscy musieli się tłumaczyć z tej pijackiej bójki. Gdzieś tam za stodołą, prawda? Więc to była rzeczywiście sprawa niezwykle uciążliwa. No i jednym z priorytetów polityki zagranicznej Polski przed wojną, w okresie międzywojennym, było uwolnienie się od tego, tych upokarzających dla Polski procedur. No i wreszcie to w latach 30. się stało. Polska się uwolniła od tego balastu traktatu mniejszościowego. Wreszcie sprawa wojny, 39 rok, 40 rok, Polska została podzielona na dwie części, dwie strefy okupacyjne. Tutaj kolega Płużański, że tak powiem, się wyekskuzował z użycia tego określenia, że Armia Czerwona do Polski 17 września wkroczyła, bo to rzeczywiście o ile i to jest pewne zwycięstwo sowieckiej propagandy w naszych umysłach, bo o ile się przyjmuje i to nikt tego nie kwestionuje, że 1 września Niemcy na Polskę napadły, do 17 września Armia Czerwona tylko wkroczyła. Nie napadła na nas, tylko wkroczyła. To wkroczenie, właściwie wkroczenie, to może mieć charakter albo taki nieprzyjazny, albo przeciwnie, bardzo przyjazny. No jak się wkracza, to można wkraczać w celu ochrony ludności miejscowej przed skutkami tego działania tego napastnika. Więc proponuję, żeby tutaj wprowadzić jednak w naszych umysłach symetrię, żeby nie było tak, jak to w tym dowcipie, anegdotce rosyjskiej, jeśli Państwo pozwolą, to ją przytoczę. To Wania czyta gazetę, no i tam w gazecie wprawdę czyta, a tam wprawdzie prawda strasznie pomstuje na amerykańskich agresorów, bo to jest anegdotka z lat 60. wojna w Wietnamie jest. No i ta Natasza nie rozumie, co to słowo agresor znaczy i pyta, Wania, skaży mnie, co to takie agresor. Wania też nie wie, mówi, no, padażni prawie rym słowary, sprawdza w słowniku, powiada, a posłuchaj Natasza, agresor jest taki człowiek, który napada druga, bo na premier Germańcy w 41 roku, włote to agresory. A Natasza powiada, Wania, jak ty mnie napał, ty to, że był agresor. Na co Wania oburzony powiada, Natasza, nie mieszaj ty polityki z bledztwem. Proszę Państwa, więc nie mieszajmy polityki z bledztwem, prawda, i zachowujmy tu symetrię w jednym i w drugim przypadku. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę Państwa jeszcze na tę okoliczność, o której tutaj wspomniał kolega Płużański, pewnego braku symetrii na terenie okupacji niemieckiej i na terenie okupacji sowieckiej, który to brak symetrii posłużył Józefowi Mackiewiczowi do takiego sformułowania, takiej opinii, że o ile Niemcy robią z nas bohaterów, to Sowieci robią z nas gówno. O co mu chodziło? Otóż to o to, że o ile na terenie okupacji niemieckiej dosyć szybko powstały ośrodki oporu polskiego, nawet zbrojnego, to na terenie okupacji sowieckiej nie. Nie. Józef Mackiewicz tam w drodze donikąd pisze, że jedynym takim spektakularnym
militarnym wydarzeniem w czasie okupacji sowieckiej był granat rzucony ręką przemytnika. Granat rzucony ręką przemytnika. Dlaczego? Czyżby tam mieszkali gorsi Polacy na terenie okupacji sowieckiej? No nie. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie przyczyny tego. Po pierwsze, Winston Churchill, który został już w czasie wojny premierem Wielkiej Brytanii, polecił szefowi swoich tajnych służb podpalić Europę. To znaczy wzniecić tam zarzewie takiej wojny partyzanckiej przeciwko Niemcom. Ale nie całą Europę kazał mu podpalić. Tylko tę część, która była w zasięgu władzy niemieckiej. Józefowi Stalinowi Winston Churchill żadnymi pożarami nie chciał w oczy świecić. W związku z tym na terenie okupacji sowieckiej Europa nie miała być podpalana, no i nie była. No i nie była. Także jedna przyczyna to jest Winston Churchill, a druga przyczyna to są Niemcy. Otóż o ile na terenie okupacji niemieckiej Niemcy stosunkowo szybko doprowadzili do izolowania ludności żydowskiej od ludności polskiej, a potem do eksterminacji i tak dalej, to na terenie okupacji sowieckiej tak nie było. Przeciwnie, o czym wspominał tutaj kolega Płużański, znaczna część ludności żydowskiej zaangażowała się, a i to dosyć aktywnie, w służbę sowieckiego okupanta. A ponieważ ci ludzie od stuleci tam mieszkali, byli wrośnięci w te społeczności, więc ludność polska nie miała i nie mogła mieć przed nimi żadnych tajemnic. Żadnych tajemnic. No i prowadzenie w takich warunkach działalności konspiracyjnej, zwłaszcza konspiracji zbrojnej, było szalenie niebezpieczne. Właśnie dlatego, że ludność żydowska, a w każdym razie znaczna jej część, ochoczo wzięła udział w działalności wywiadowczej po stronie sowieckiego okupanta. I dodatkowo ludność, znaczna część ludności polskiej była wywożona, zwłaszcza te elementy, jak to się mówi, państwotwórcze. To znaczy, jak to Rosjanie mówią, zaczęściki. Rosjanie mają takie, ci, którzy zaczynają, a więc ludzie, którzy mają pewne zdolności przywódcze, to tych w pierwszej kolejności się eliminuje. No, a z tego można wyciągnąć wniosek, dlaczego, co się działo w pierwszych latach władzy czy okupacji sowieckiej po 1944 roku. Kadry peperowskie, komunistyczne, były po pierwsze no, dosyć szczupłe, a po drugie rekrutowały się z elementu, no co tu dużo ukrywać, kryminalnego. Kryminalnego. Skąd się wzięły te całe kadry peperowskie? No, jak wiadomo, w czasie kampanii wrześniowej, kiedy było widać, że państwo już się rozlatuje, no to władze polskie podjęły decyzję o rozładowaniu więzień. I ci więźniowie zostali wypuszczeni. Między innymi taka bohaterska legenda, tam powstała Marian Buczek, który tam z więzienia w Rawiczu się wydostał, już nikt nie mówi, w jaki sposób się wydostał. Tak jakby miał uciekł stamtąd, ale nie uciekł, po prostu został wypuszczony. No i pod Warszawą tam w jakiejś potyczce kula niemiecka zabłąkana go trafiła i zmarł bohaterską śmiercią zginął. To ulicę miał i tak dalej. No ale nie wszyscy zginęli. Większość z nich powróciła do swoich ulubionych zajęć, to znaczy do bandytyzmu. A ponieważ no, państwa nie było, okupanci niemieccy to tam siedzieli w miastach i miasteczkach, a tam na wieś to się zapuszczali raczej sporadycznie, więc wokół kraj jak zachód dziki. I tam się to hrabia Adam Ronikier, który był podczas okupacji niemieckiej, nie całej oczywiście, ale znaczny okres, prezesem Rady Głównej Opiekuńczej, a więc dwóch
instytucji, które w czasie okupacji niemieckiej Polski działały oficjalnie w Generalnej Guberni, jedno to był Polski Czerwony Krzyż, a drugie właśnie Rada Główna Opiekuńcza, to w swoich pamiętnikach bardzo strasznie lamentuje nad poziomem bandytyzmu wtedy w Polsce, zwłaszcza na terenach wiejskich. No i to właśnie byli ci, kryminaliści, którym potem w czasie po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, jak już Stalin ochłonął z pierwszego zaskoczenia, to przedstawiono propozycję nie do odrzucenia, że albo przyjmą dowódców i politruków tam z Moskwy, no to wtedy Moskwa im udzieli kryszy politycznej, takiej ochrony politycznej, jak nie, no to, nie zostanie z nich mokra plama. Oni zresztą się specjalnie nie opierali i chętnie się temu podporządkowali. Dzięki temu zyskali polityczną opiekę. Wcale nie musieli zmieniać trybu życia, bo nadal robili to, co najbardziej lubili i umieli, to znaczy bandytyzm. I najlepiej świadczą o tym dokumenty wytworzone przez same te oddziały komunistycznej partyzantki, dzienniki bojowe. Na przykład jest tam takie sprawozdanie z akcji bojowej, gdzie jakie zdobycze tam zdobyto. Bieliznę damską i pościelową. No to na tych SS-manach przecież, bo oni biustonosze i majtki nosili, prawda? Bieliznę damską i pościelową zdobyto w akcji bojowej. No widać, że to był napad na dwór jakiś po prostu i tyle. No i tam te takie precjoza zdobyli. Proszę Państwa, więc trzeba było, na takich kadrach to nie można się było oprzeć, trzeba im było dosztukować kadry, no trochę bardziej, że tak powiem, rozgarnięte. No i to stąd się wzięła ta partia wewnętrzna w PPR-ze, mianowicie towarzysze pochodzenia żydowskiego, którzy napłynęli wraz z Armią Czerwoną, która po raz drugi wkroczyła, prawda, po raz drugi wkroczyła tutaj. No i oni tutaj się zajęli przecież dlatego właśnie wyższymi funkcjonariuszami Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak tak przejrzymy, to tu widać wyraźnie, że to są towarzysze pochodzenia żydowskiego. No i to była ta partia wewnętrzna, bo owszem, tam partia była, jakże wszystko, wszyscy ludzie będą braćmi, a zwłaszcza towarzysze, proletariusze będą braćmi, no ale jedni bracia są starsi, a drudzy młodsi, prawda? I wiadomo, że ci młodsi to powinni słuchać braci starszych. To jak gdyby samo przez się zrozumiałe. No a ci starsi bracia to oczywiście byli komunistami, a jakże? No ale no, wiadomo było, że bliższa koszula ciału i no, każdego zna, można powiedzieć, że tak jak i dzisiaj. Ludzie przyzwoici. W jaki sposób jeden przyzwoity rozpoznaje drugiego przyzwoitego? No po zapachu. Do tego oczywiście trzeba mieć specjalnego nosa, no ale gdzie jak gdzie, to w tym środowisku nie było z tym problemu, prawda? I dlatego funkcjonowała partia wewnętrzna. I kiedy Stalin umarł, no i w Związku Sowieckim pojawiły się no, znaki zapytania, no dobra, no to, kto tych wszystkich wymordował, prawda, te miliony? No to towarzysze, i to w Polsce też się to pytanie pojawiło, że Stalin wszystkich osobiście nie udusił własnymi rękami. Ktoś musiał mu pomagać. No i kto to był? Który to? Niech stanie, prawda? Pierwsze pytanie postawione, no nikt nie chciał, żeby nieubłagany palec skazał na niego. A to jeszcze pochodzenia żydowskiego mieli lepszy refleks. No i powiedzieli, w ten sposób doszło do wykształcenia się dwóch frakcji w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to znaczy chamów i Żydów, tak zwanych chamów i tak zwanych Żydów. Elegancka nazwa tych dwóch frakcji to jest Grupa Natolińska i tak zwani Puławianie. Puławianie to były Żydy, a Natolińczycy to były chamy. Bo Żydy nieubłaganym palcem wskazały na chamów. To właśnie wyście tu mordowali, strzelaliście w tył głowy, zrywaliście paznokcie.
no chamy nie zaprzeczały, bo to była prawda, ale powiedziały tak, no tak, ale to wyście nam kazali. A wtedy Żydy powiedziały, a to jest antysemityzm. To jest antysemityzm. Po raz pierwszy się pojawiło takie określenie, które jest używane i do dzisiaj. Antysemityzm tradycyjny taki to jest bardzo pogląd może i rozpowszechniony, ale chyba nie nadmiernie. Dlatego, że istota antysemityzmu tradycyjnego to się sprawdza do tego, że Żydzi są wszystkiemu winni. No to już na pierwszy rzut oka widać, że to nieprawda, bo na przykład na świecie zdarzają się wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, powodzie, pożar, no to na ogół Żydzi nie mają z tym nic wspólnego, chyba że sami są ofiarami takich kataklizmów. Więc być może, że są jeszcze jacyś antysemici tradycyjni, którzy uważają, że Żydzi są wszystkiemu winni, ale to chyba dużo ich, wielu ich nie ma. Dlatego też na użytek praktyczny stworzone zostało pojęcie antysemityzmu, nowoczesne pojęcie. Antysemitą jest ten, kogo Żydzi nie lubią. O, to można zostać antysemitą, jak to formuła współczesna brzmi, bez swojej wiedzy i zgody. Bez swojej wiedzy i zgody. No i takich antysemitów jest coraz więcej. Te oskarżenia się mnożą. Nawiasem mówiąc, wspomniał tutaj kolega Płużański o Stefanie Michniku, który pozostaje jakoby poza zasięgiem naszego wymiaru sprawiedliwości. O to tylko dlatego, że nasz wymiar sprawiedliwości jest safandulski, to jest kupa gówna po prostu, powiedzmy sobie szczerze. Natomiast tak całkiem pod ochroną nie pozostaje. Otóż jest taka organizacja, która działa w Wielkiej Brytanii, Polska. Organizacja młodzieżowa, która działa w Wielkiej Brytanii, nazywa się Patrie Fidelis. No i oni rozmaite takie robią eventy. Między innymi nawiązali kontakt z taką grupą podobną działającą w Szwecji, szwedzką organizacją młodzieżową. Rząd szwedzki forsuje taką akcję Poznaj swojego sąsiada, bo tam społeczeństwo szwedzkie jest szalenie zatomizowane i żeby to jakoś rozładować, to ta akcja Poznaj swojego sąsiada. No i nawet dają na to pieniądze. Rząd daje na to pieniądze. Więc oni włączyli się do tej operacji. Patrie Fidelis z tymi Szwedami. Ja nawet ich poznałem. Byli na 11 listopada w Warszawie. No i wydrukowali kilkadziesiąt tysięcy ulotek o Stefanie Michniku. No niech poznają, jakiego tu sąsiada mają w Szwecji, prawda? No i tam wszędzie to było, w sklepach, no wszędzie, gdzie kto tylko mógł, to z tą ulotką mógł się zapoznać, tam pikietowali jego mieszkanie. Rząd szwedzki nie mógł im zwrócić żadnej uwagi, bo to było w ramach operacji zalecanej przez rząd i nawet finansowanej przez rząd. Więc takie dowcipne przedsięwzięcia ta polska organizacja Patrie Fidelis potrafi robić, więc nie jest tak, że nic nie można zrobić Stefanowi Michnikowi. Można, jak się chce, to można. Nawet, że tak powiem, z błogosławieństwem rządu szwedzkiego, bardzo wyczulonego na takie rzeczy. Proszę Państwa, no i mamy sytuację, w której dwie frakcje w PZPR-ze się pojawiły, właśnie Chamy i Żydy. No i po 1956 roku pierwsza fala emigracji, no głównie emigrują Żydy, prawda? Druga fala to jest rok 68, taka antysemicka tutaj nagonka. Władysław Gomułka, który firmował tę antysemicką nagonkę, jest poddany oskarżeniom ze strony międzynarodówki socjalistycznej. Chcą go wyrzucić z międzynarodówki socjalistycznej i wiecie Państwo, kto go obronił? Golda Meir. Golda Meir powiedziała tak, no co Wy chcecie od niego? Przecież on umożliwił Żydom emigrację z cudnego raju. Umożliwił Żydom emigrację z cudnego raju. No ale ta emigracja, ta możliwość wyemigrowania z cudnego raju, ludzie uciekali na pontonach, tam w Berlinie się przekopywali tunelami, a tu proszę bardzo, można wyemigrować z cudnego raju. No ale nie wypadało się chwalić, jak już się wyjechało z cudnego raju, to nie wypadało się chwalić, że się
że się ma ręce utytłane we krwi po łokcie, bo się uczestniczyło w komunistycznym, w budowaniu i funkcjonowaniu komunistycznego aparatu terroru. Nie. Trzeba było się przedstawić jakoś inaczej na Zachodzie. Jako ofiara polskiego antysemityzmu. No i właśnie w tym czasie rodzi się ten nurt oskarżeń narodu polskiego o organiczny antysemityzm, prawda, i tak dalej. To ulubione rozrywki Polaków to jest mordowanie Żydów. Tak? No i tak, trochę trudno wytłumaczyć na tym tle, dlaczego Żydzi akurat tu się chcieli, to też jakimś masochizmem można by tu z ich strony tłumaczyć, że akurat tu się chcieli osiedlać, gdzie ich nie lubią. No ale tak to było. I to ilustruje ten problem, taka anegdotka tym razem z roku 68 o Aronku. Dyrektor w czasie lekcji spotyka Aronka na boisku szkolnym. No i prawda, dlaczego nie na lekcji? A Aronek mówi, bo panie dyrektorze, logiki nie ma. On mówi, jak to logiki nie ma? Co to ma znaczyć? A on mówi tak, panie dyrektorze, ja się zesmrodziłem i pan nauczyciel wyrzucił mnie za drzwi. I oni teraz tam siedzą w tym smrodzie, ja chodzę po świeżym powietrzu. No rzeczywiście, logiki w tym nie ma. Więc to jest ilustracja tego, co się stało w 68 roku i potem. Proszę państwa, im bardziej któryś z tych emigrantów miał ręce utytłane we krwi polskich patriotów, no to tym gorliwiej się przedstawiał jako ofiara polskiego antysemityzmu. Zrozumiałe, zrozumiałe. I mamy do czynienia z narodzinami takiego nurtu, który jest w tej chwili bardzo żywotny, antypolonizm, ale to jest chyba temat osobny, także ja na tym skończę. Jeśli można, to chętnie z panem Stanisławem pewną interakcję też wszedł, terminologiczną. Rzeczywiście, może zacznę od tego ostatniego wątku, jakże istotnego. Ci funkcjonariusze wyjeżdżający za granicę często do lepszego świata, prawda, porzucając tutaj tę perelowską biedę. To jest na przykład przypadek małżeństwa Brusów. Zdecydowanie lepiej urządzili się później na Zachodzie, prawda, profesor Brus, Włodzimierz na uniwersytetach oksfordzkich wykładał szereg ważnych nauk, a Helena Wolińska-Brus, jego małżonka przy mężu, została profesorową, potem popierali Solidarność, jak wiemy, tak te historie dalej się toczyły, natomiast w momencie wyjazdu, przy przekraczaniu granicy, oni musieli wypełnić pewne formularze. I tam było pytanie między innymi o to, czy oni nie uczestniczyli w prześladowaniach, w zbrodniach przeciwko ludzkości. I wiem, bo te materiały badałem, Helena Wolińska-Brus, stalinowska prokurator, właśnie z tej frakcji Żydów, możemy powiedzieć, bo wysoko też postawiona w tymże komunistycznym aparacie, napisała, że nie uczestniczyła w żadnych prześladowaniach, co powinno się było, niestety w czasie przeszłym, trzeba to ująć, stać podstawą do ścigania owej funkcjonariuszki, bo skłamała po prostu, skłamała na samym starcie. Prawda? I władze Wielkiej Brytanii również powinny były wyciągnąć z tego wnioski, no ale jak wiemy, zmarła i towarzyszka Wolińska, i towarzysz Brus, tak naprawdę Benjamin Zilberberg, i zostali pochowani na cmentarzu żydowskim. Prawie w opinii świętości. W opinii świętości, żegnani też przez profesora Leszka Kołakowskiego. W tle był profesor Norman Davies. No to nam pokazuje też, prawda, jak to środowisko funkcjonuje, prawda? Nie tylko w kraju, ale za granicą, jak silne jest to lobby. No, dość powiedzieć, że na tym nagrobku nie ma w ogóle słowa o tym, że oni byli Polakami.
prawda? Co no właśnie chyba każe nam też tak do tej sprawy podejść, prawda? Bo po prostu nie byli, urodzili się. Pani Wolińska nazywała się Fajga Danielak, więc... Fajga Milda Danielak, dokładnie. A jak mówiłem, Włodzimierz Brus to był Benjamin Zilberberg. Ona co prawda urodziła się w Warszawie, on w Płocku, no ale takie ich związki z polskością, prawda? Właściwie tylko tyle można powiedzieć, że metrykalnie byli obywatelami, prawda, Rzeczpospolitej. Kolejna jakże istotna, wydaje mi się, kwestia tej nierówności, tego braku symetrii, o którym mówił kolega Michalkiewicz, to do dzisiaj jest niestety wielki problem. To się ujawnia również w pewnych nowych projektach, które powstają. Taka rzecz została teraz ujawniona w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, gdzie mamy bardzo dużo o pierwszej agresji, czyli o 1 września, a o 17 już jest zdecydowanie mniej, jakby tak nieśmiało, te kwestie są schowane. Zresztą na poziomie naukowym my wiemy dosyć dużo o tym, jak się ta wojna zaczęła ze strony niemieckiej, prawda? Przebieg operacji. Mamy oczywiście Westerplatte, mamy Wieluń, mamy bitwę pod Wizną, Bzurę, prawda? Szereg tego typu wydarzeń, bardzo dobrze zbadanych i opisanych. A czy my wiemy, drodzy Państwo, jak wyglądało to po stronie Sowietów? Wiemy bardzo niewiele. Po tym tak zwanym wkroczeniu 17 września jest to mizernie opisane. A wiemy, że tu jest też kolejne kłamstwo, które wynika z propagandy oczywiście komunistycznej sowieckiej, bo nam wmawiano przez lata raz, że w ogóle nie było czegoś takiego jak 17 września, a jeżeli ten 17 września już się pojawił, w momencie gdy się pojawił, to wmawia się nam do dzisiaj, że Polacy nie walczyli. Że walczyliśmy tylko z Niemcami, a z Sowietami już nie. Otóż z Sowietami również walczyliśmy, wbrew temu strasznemu rozkazowi Edwarda Śmigłego Rydza. Ale o tych walkach my wiemy szalenie niewiele. W ogóle o okupacji sowieckiej aż do momentu napaści Niemiec na Związek Sowiecki wiemy równie mało. I tutaj na pewno nasza wiedza musi zostać uzupełniona, ale konieczna jest właśnie ta symetria. Jedna agresja niemiecka, potem agresja sowiecka i realizowanie tego samego planu ludobójczego wobec Polaków. Z jednej strony doły w Palmirach, z drugiej doły w Katyniu. I to jest dokładnie ta sama historia. Taka mała riposta może odnośnie też nazewnictwa tego, czym właściwie był wrzesień 39. Staram się forsować zamiast określenia kampania wrześniowa, po prostu wojna obronna, takie określenie, bo to też ma zupełnie inną rangę. Tak? My broniliśmy się walcząc i z Niemcami, i z Sowietami. Kampania to jest taki też poziom jednak dużo niższy. Drodzy Państwo, o czym ja jeszcze wypunktowałem sobie w głowie jakieś historie, chciałem się odnieść właśnie do tych Chamów i Żydów. Rzeczywiście wielu ich wyjechało, przede wszystkim Żydów właśnie w roku 1968. Często nie było to wygnanie, tylko jednak bardziej dobrowolna operacja, właśnie wyjazd do lepszego świata. I tu mamy właśnie przykład i małżeństwa Brusów, ale zapewne też
zapewne też Stefana Michnika. I tak to też wyglądało, jeśli chodzi o ten podział, który jest dosyć sztuczny, bo tutaj też na marginesie w kuluarach przez moment z Leszkiem mówiliśmy, że wśród Chamów też było wielu Żydów, prawda? Więc ten podział nie jest do końca precyzyjny. Natomiast możemy powiedzieć, że Chamy to są ci funkcjonariusze przede wszystkim niższego szczebla, prawda? To są ci tak zwani manikiurzyści przede wszystkim, czyli po prostu funkcjonariusze bezpieki, prawda, wszelakiej cywilnej, wojskowej. Natomiast Żydy, no to są ci na wyższych stanowiskach, właśnie w prokuraturze wojskowej, właśnie w sądzie wojskowym. I mogę opowiedzieć Państwu o tym na przekładzie sprawy najlepiej przeze mnie rozpoznanej, czyli śledztwa i procesu rotmistrza Witolda Pileckiego. Chamy były na dole. No to byli ci, którzy sadzali na nodze odwróconego stołka, którzy łamali kości, którzy wyrywali paznokcie. Ale potem były Żydy, prawda? Czyli sędziowie Najwyższego Sądu Wojskowego, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Więc znamy te życiorysy, możemy prześledzić ich kariery i przekonamy się właśnie, że na tym najwyższym poziomie decyzji o wyeliminowaniu Pileckiego i innych też naszych bohaterów wydały Żydy. No bo z jednej strony jest to Jakub Berman, który towarzyszy Bolesławowi Bierutowi jako ten główny spec od bezpieki. Potem mamy już bezpiekę konkretną, czyli Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i tutaj de facto pierwsze skrzypce gra niejaki Roman Rąbkowski, czyli Nathan Grinszpan-Kichel, tak. Naprawdę. Stanisław Radkiewicz, szef bezpieki, jest de facto figurantem. To jest internacjonał, prawda? To jest właśnie przykład człowieka urodzonego w Polsce, który potem zaraził się ideologią komunistyczną. On został postawiony na pierwsze miejsce, no żeby też Polacy, prawda, zobaczyli, że tak, że Polak stoi przecież na czele jakże ważnego resortu bezpieczeństwa, że on będzie jako Polak zapewne świetnie nas wszystkich chronił, ale rządzi kto inny, rządzi właśnie Rąbkowski Kichel, który jest schowany piętro niżej, ale to on decyduje o likwidacji Witolda Pileckiego. Mamy oczywiście Józefa Goldberga Różańskiego, szefa Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, tego głównego śledzia, powiemy sobie, z Rakowieckiej. A tutaj też pewna ciekawostka, jeśli chodzi o finał jego życia, bo Józef Goldberg jako Jacek Różański spoczął ostatecznie na cmentarzu żydowskim w Warszawie, inaczej niż jego brat Jerzy Borejsza, czyli Benjamin Goldberg tak naprawdę spoczywa na Powązkach Wojskowych w Warszawie. No, czyli jeden u Chamów, tak? Jeden czuł się bardziej Żydem zapewne, drugi bardziej Chamem. Ten problem, drodzy Państwo, o którym mówił kolega Michalkiewicz, do dzisiaj jest jakże istotny, bo blokuje po prostu sprowadzenie do Polski owych Żydów, no, bo pojawia się właśnie jako argument, że nie wolno wydawać ich, bo jest to antysemityzm. Ten argument pojawił się i w przypadku ekstradycji Heleny Wolińskiej-Bruce z Wielkiej Brytanii z Oxfordu, tak samo Stefana Michnika ze Szwecji z Göteborga, jak i słynnego Szlomo Morela, komendanta oczywiście komunistycznych obozów, a nie obozów polskich. No bo tu jest też szalenie ważna kwestia terminologiczna. Tak jak nie było polskich obozów w czasie okupacji niemieckiej, tak nie było ich również w czasie okupacji sowieckiej. Przede wszystkim definiujmy jasno te okresy.
Da? Tu jest też takie określenie, które się pojawia bardzo często, z którym staram się walczyć, określenie po wojnie. Dla mnie okres po 1944 roku nie jest okresem po wojnie, ponieważ wojna trwa. Wojna się nie kończy dla Polski w maju 1945 roku, tylko walczy polskie wojsko dalej. Oni są na wojnie, prawda? Oni realizują najważniejszą operację, czyli ochronę ludności cywilnej przed sowietyzacją, a wynika to wszystko z przysięgi na wierność Rzeczpospolitej, że będą jej bronili aż do ostatniej kropli krwi. Mówię oczywiście o żołnierzach, o wyklętych przez komunistów żołnierzach niezłomnych. Natomiast właśnie antysemityzm jest podnoszony jako skuteczny środek blokujący ekstradycję zbrodniarzy komunistycznych, czyli przede wszystkim owych Żydów, ale mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec, że jednak coś w tej kwestii się uda i tutaj działania Patrii Fidelis oczywiście są szalenie ważne. To jest taki objaw działania prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, że możemy powiedzieć, bo jak się nie udaje, prawda, na poziomie państwowym, no to wtedy dobrze jednak pokazać, że ten Stefan Michnik, no to jest sąsiadem jednak bardzo mocno obciążonym po prostu krwią, ma krew na rękach i człowiek żyje i no, ja mam nadzieję, że jednak uda się go sprowadzić do kraju. Jeszcze jedno słowo też odnośnie terminologii, jakże ważne wydaje mi się, jeśli chodzi o kwestię ukraińską. Mamy taką operację najsłynniejszą chyba, jeśli idzie o czasy, no właśnie nie powiem powojenne, tylko w czasie okupacji sowieckiej, czyli akcję Wisła. No i zdecydowanie protestuje przeciwko każdemu, który powie, że to była operacja polska, da? Że Polacy wygnali Ukraińców. Nie Polacy, tylko komuniści. Da? Nie było również, powtarzam, polskich obozów. I Salomon Morel nie był komendantem polskiego obozu ani w Świętochłowicach Zgodzie, ani w Jaworznie, tylko oba te obozy były obozami komunistycznymi, a Polacy byli w nich represjonowani i mordowani. Może tak powoli już przechodząc do współczesności, ustaliliśmy sobie genezę i ustaliliśmy sobie fakt, że Chamy i Żydy prowadzili pewną emigrację w latach 60. 70. Moje pytanie brzmi tutaj może do wszystkich panów. Jaka rola mniejszości żydowskiej bądź Chamów i Żydów brała udział na przykład w transformacji u nas i jakie są obecnie waszym zdaniem ich wpływy w Polsce? Do tej pory mówimy w sumie bardzo ogólnie, a jeszcze tylko się to odniosę do tego, żeby kilka konkretów podać, bo to jest zjawisko, które trwa i ma swoją genezę wcześniej. Jak wyglądał ten nowy aparat władzy po 1944 roku? W 1948 roku w grudniu doszło do tak zwanego zjednoczenia Polskiej Partii Robotniczej z Polską Partią Socjalistyczną, która była agenturą komunistyczną tak naprawdę, bo prawdziwi socjaliści zostali wyeliminowani. Natomiast te tłumy rzeszoszeregowych członków bardzo przydatnych jako pożyteczni idioci zostali wcieleni do nowej partii Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Najwyższym ciałem, najwyższą władzą był Komitet Centralny. W grudniu 1948, jest to kilkadziesiąt osób, około 100 osób, te dane są publikowane, dostępne. Ja sobie kiedyś na własny użytek zacząłem przeglądać życiorysy, przynajmniej te znane, dostępne, funkcjonariuszy tej struktury i wyszło mi, że prawie 70% całej tam reszty tych 30% albo nie mogłem stwierdzić, albo nie, ewidentnie nie byli ani działaczami mniejszości żydowskiej, czy ludźmi jakiegoś żydowskiego pochodzenia, ale prawie 70% to byli funkcjonariusze komunistyczni pochodzenia żydowskiego. Tak wyglądał odsetek władzy. Przy czym musimy pamiętać, po 1944-1945 roku społeczność żydowska w Polsce, ci, którzy przetrwali, ci, którzy przyjeżdżają ze Związku Sowieckiego, to jest około 1% ludności. To szybko bardzo spada, bo duża część z nich wyjeżdża
pośpiesznie na zachód, szukając lepszych warunków bytu. Czyli mniej niż 1% ma praktycznie pełnię władzy w Polsce Ludowej. I oni są wszędzie, w bezpiece, z raportów generała sowieckiego Kałaja Sylwanowskiego, on jest sowietnikiem, czyli doradcą w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. W 1945 roku mamy, że prawie 20% wszystkich funkcjonariuszy bezpieki to są Żydzi. On już nie mówi tam pochodzenia żydowskiego. To są Żydzi. Natomiast na stanowiskach kierowniczych to jest 50%, co drugi. Czyli najważniejsze funkcje w bezpiece obejmują towarzysze żydowscy. Z późniejszych badań i już takich bardziej pełnych, dotyczących aż do rozwiązania tej struktury, czyli takiego całego okresu stalinowskiego, badań profesora Krzysztofa Szwagrzyka wynika, że prawie 40% stanowisk kierowniczych w bezpiece mają towarzysze pochodzenia żydowskiego. Więc jeśli my dzisiaj o tym mówimy, zwracamy na to uwagę, to z drugiej strony jest krzyk, to jest antysemityzm. I są bardzo różne interpretacje. Na przykład często nam się chce narzucić, że człowiek, który był w partii komunistycznej, był działaczem jakichś organizacji komunistycznych, a już nie daj Boże w bezpiece, to on przestawał być Żydem. On się wtedy z żydostwa wyłączył. Ale co jest ciekawe, jeśli na przykład z rąk polskiego podziemia niepodległościowego po wojnie byli funkcjonariusze bezpieki likwidowani, w tym także Żydzi, to oni stawali się ofiarą polskiego antysemityzmu. Oni wracali pośmiertnie, szybko do żydostwa. I to zjawisko tego wypierania tych ludzi z własnych szeregów, odcinania się od nich, można chyba najlepiej przedstawić na przykładzie towarzysza Jakuba Bermana. Wysokiego szczebla, funkcjonariusz komunistyczny w Polsce, Komunistycznej Partii Polski. Nie jakiś tam prostak z jakiegoś małego miasteczka, że jemu się komunizm podobał, że wszystko będzie nasze, wszystko zdobędziemy. Człowiek naprawdę o szerokich horyzontach, wykształcony, ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim, miał przed sobą otwartą karierę naukową. Jego ojciec bardzo bogaty kapitalista. Zresztą on jako chyba jedyny w tych wszystkich strukturach komunistycznych dostał zgodę z Moskwy na ślub żydowski pod baldachimem. Czyli tu walczymy z każdą religią, Pana Boga nie ma, a jeśli jak jest, to jest naszym osobistym wrogiem. A tu towarzysz Berman dostał taką zgodę. I to jest nadzorca nad najważniejszymi działami władzy komunistycznej w Polsce. Nadzorca także nad bezpieką. Są niepublikowane wspomnienia Bolesława Bieruta. On opisywał mniej więcej, jak wyglądały kulisy władzy. Bierut nie był człowiekiem szerokich horyzontów, to był, można powiedzieć, człowiek prosty, miał kilka klas szkoły podstawowej, ale trochę tego marksizmu polizał, trochę na tych szkoleniach sowieckich się poduczył, nauczył się czytać, pisać i w związku z tym to są bardzo ciekawe spostrzeżenia. On opisuje swój dzień pracy, nudny, gdzieś tam siedzi za biurkiem, urzęduje, coś tam robi i wreszcie pada coś takiego. A wieczorem zbieraliśmy się u Jakubka i on nam mówił, co mamy jutro robić. Czyli Jakub Berman siedział z tyłu i właściwie załatwiał to, czego my już nie widzimy. I co się teraz dzieje? Profesor Chomesz Meruk, on był przewodniczącym Ośrodka Kultury Żydów Polskich na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, w 1990 roku w Tygodniku Powszechnym ocenia to zupełnie inaczej. Berman nie funkcjonował jako Żyd. On funkcjonował jako członek partii, a partia nie była żydowska, bo była polska. On się nie uważał za Żyda, za kogoś, kto występuje w imieniu Żydów. I żaden Żyd nie widział w nim przedstawiciela narodu żydowskiego. Czułby się obrażony, gdyby ktoś mu to powiedział. Berman funkcjonował jako Berman i jego można obwiniać, czynić mu zarzuty. Ale jako Żyd to samo mógłby robić Polak. Gdyby nie on, byłby Polak na jego miejscu. Tylko problem polega na tym, że nie było Polaka na jego miejscu. To był on. Ale to się mówi o nim. A co on mówił sam o sobie? Czy on rzeczywiście też tak rozumował? On przedstawia siebie zupełnie inaczej. Zdawałem sobie sprawę z tego, że najwyższych stanowisk jako Żyd objąć albo nie powinienem, albo nie mógłbym. Faktycznie posiadanie władzy nie musi iść w parze z eksponowaniem własnej osoby. Zależało mi, żeby wnieść swój wkład, wycisnąć piętno na tym skomplikowanym tworze władzy, jaki się kształtował,
ale bez eksponowania się. Wymagało to naturalnie pewnej zręczności. I Berman był bardzo zręcznym człowiekiem. Czyli teraz mamy zjawisko Żydokomuny w Polsce, czy nie mamy? Ci Żydzi, którzy poszli do bezpieki, ale przecież to jest nie tylko problem bezpieki. Podobne struktury, jeśli chodzi o proporcje, są w informacji wojskowej, w najgorszej komunistycznej służbie, bo to jest odnoga sowieckiego Smiersza w Ludowym Wojsku Polskim. Podobne zjawisko mamy w aparacie politycznym, w Polwychu Ludowego Wojska Polskiego i także w strukturach partii komunistycznej, poczynając od Komitetu Centralnego w dół, przez komitety wojewódzkie, powiatowe. Ci ludzie wszędzie są i to w takich proporcjach, że nie można mówić, że jest jakaś nierównowaga, że było trochę więcej, bo 70% w Komitecie Centralnym to jest pełnia władzy. Można powiedzieć większość konstytucyjna, prawda? Czyli tę władzę po wojnie faktycznie sprawują. Co ciekawe, to zjawisko widzą także inni. To, co wiedzą na przykład Amerykanie o Polsce, to w tych pierwszych latach po zakończeniu działań II wojny światowej w Europie, jest bardzo ciekawe i bardzo mało znane. Raport Centralnej Agencji Wywiadowczej, niedawno odtajniony, z 16 sierpnia 1947 roku. Rządzące elity żydowskie zdominowały Polską Partię Robotniczą i jej biuro polityczne, z którego pochodzą wszystkie podejmowane decyzje polityczne. Tak to widzą Amerykanie, amerykański wywiad, że tu w Polsce, na tych ziemiach, która kiedyś była państwem polskim, rządzą de facto towarzysze komuniści żydowscy. Mimo przynależności do różnych partii, pod względem politycznym Żydzi mają jednolity stosunek do komunizmu i Związku Sowieckiego. Może to jest przejaskrawione, bo przecież nie jest niemożliwe, żeby wszyscy literalnie co do jednego. Ale zjawisko na tyle wyraźne i jednoznaczne, że tak jest opisywane. Związek Sowiecki jest zdania, że Żydzi są potencjalnie najsilniejszą bronią przeciwko reżimom kapitalistycznym. To im Stalin może ufać, wszystkim innym mniej, ale na nich może polegać. Żydzi stali się bardzo aktywni w polskim życiu ekonomicznym. Polski przemysł filmowy jest niemal całkowicie kontrolowany przez Żydów. Polscy Żydzi zaczynają sobie zdawać sprawę ze swojej pozycji w polityce. To mówią, bo to wiedzą Amerykanie, nie tylko my. Nie musimy się bać tych zarzutów bez przerwy, że o takich rzeczach mówimy. Tu była mowa o 68 roku. Jest legenda, dziesiątki tysięcy wypędzonych brutalnie, pozbawionych majątku, pozbawionych praktycznie wszystkiego, wypędzonych tak jak w 1939 roku Polacy z Wielkopolski, z Pomorza czy ze Śląska, czy wywożeni Polacy przez Sowietów w głąb Związku Sowieckiego. Że to jest podobne zjawisko, bo w tej chwili bardzo wiele nawet publikacji się tego typu pojawia, porównywalnych, że to było prawie to samo. 11,5 tysiąca ludzi, towarzyszy partyjnych, ale nie tylko, wyjeżdża w 68, 69, 70 roku w jedną stronę. Ich się w pewnym sensie wypędza. Ale pamiętajmy o tym, że wtedy miliony ludzi mieszkających w Polsce Ludowej marzą o takim statusie, żeby dostali paszport, żeby mogli wyjechać, żeby mogli uciec, a oni nie mają krwi na rękach, oni nie mają zasług typu pełnili jakieś istotne funkcje kierownicze w komunistycznym państwie. Nic takiego. I jeśli z tych 11,5 tysiąca odliczymy dzieci, odliczymy młodzież szkolną, studentów, niepracujące kobiety, czyli prowadzące gospodarstwo domowe, plus ludzi w podeszłym wieku, niedołężnych, bo tacy też wyjeżdżają, to zostaje około 5 tysięcy Żydów, którzy wyjeżdżają sprawnych, którzy jakieś funkcje pełnili. I według najbardziej liberalnych szacunków, historycy bardzo przyjaźni tej nacji szacują, że około 1000 z nich mogłoby natychmiast stanąć przed normalnymi polskimi sądami za zbrodnie, które popełnili w bezpiece, w informacji wojskowej, w sądownictwie, prokuraturze, czyli co piąty, co najmniej co piąty. A jak to zjawisko jest pokazywane? Adam Michnik potrafił w swojej gazetce napisać, że w 1995 roku, dawno, ale na szczęście to, co napisane, zostaje, że 68 rok to było dla Polski jak Katyń.
czyli likwidacja 20 kilku tysięcy ludzi, intelektualistów. Przecież to jest najwybitniejsza kadra wojskowa. To są oficerowie rezerwy, to są uniwersyteccy profesorowie, inżynierowie, notariusze, poeci, ludzie najwybitniejsi. I teraz 68 rok dla Polski jest tym samym, co Katyń wcześniej. Utrata polskich elit. Na jakim poziomie my rozmawiamy? O czym? I do czego właściwie dążymy? Po roku 89 nie ma cenzury. Powinno się mówić o tym otwarcie, powinno się mówić na podstawie znajomości przeszłości i faktografii, kto był kim, co robił, bez fałszowania, bez robienia z Bermana towarzysza członka partii polskiej, że przecież każdy mógł to robić na jego miejscu i on w tym momencie przestawał być Żydem, a on sam mówi, że ja nie mogłem objąć funkcji kierowniczej, ja nie chciałem być szefem partii, bo to on powinien być tym Bierutem. I nawet mówi nawet dalej, że nieważne jest to, kto stoi na czele, tylko ważny jest ten, który z tyłu pociąga za sznurki. On za te sznurki pociągał. I po roku 89 nie ma w Polsce normalnej dyskusji. Od razu pojawia się na wszystko zarzut antysemityzmu. To ja, przecież Robaczek, mając wystąpienie na sesji z okazji 75. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych, zostałem zaatakowany przez lożę masońską, żydowską, Bna i Brit w Polsce. Że jak to jest w ogóle możliwe, że ktoś taki jest dopuszczany, że może mówić. To kim ja właściwie jestem? I z jakiej racji? Co mogą mi zarzucić? Nie ma konkretów, więc jest pustosłowie. Ale my mamy takie państwo, które składa się z takiego pustosłowia, które tak naprawdę nie jest puste. Tu są konkrety. Obecny prezydent, doktor praw, Andrzej Duda, 60. rocznicę tak zwanego pogromu kieleckiego, który nigdy nie został do końca wyjaśniony. Przypuszczam nawet, że nie było takich intencji, żeby to wyjaśnić, bo to, co wszystko stało się wtedy, w 1946 roku, było tak nagłe i pośpieszne, że ewidentnie było widać złą wolę. Ale po roku 89 wznawiane wielokrotnie śledztwa, próby wyjaśnienia, za każdym razem musiały prowadzić na manowce. Ja byłem w tym śledztwie po roku 89 wzywany do Głównej Komisji Badania Zbrodni przez prokuratora na okoliczność, czy Narodowe Siły Zbrojne mogły wymordować Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 roku. Bo takie były wskazania. Tak mówiła bezpieka, tak informowała ówczesna prasa. I prokurator mówi, ja tu mam wytyczne. Jednym z tych założeń jest to, że popełnili to spadochroniarze Andersa, harcerze, kler, albo właśnie Narodowe Siły Zbrojne. Prezydent Duda w 60. rocznicę powiedział coś niezwykle istotnego. Coś, co właściwie określa rozbieżność między nami, którzy chcemy o tym normalnie rozmawiać, a strukturami państwa i przywódcami tego państwa. On się wypowiedział tak. Polacy i Żydzi na tych ziemiach to tysiącletnia tradycja współżycia dwóch narodów, kultur, często małżeństw, pokrewieństwa, przyjaźni, znajomości. Przyjaźnie, pokrewieństwa, małżeństwa zdarzały się tylko w środowiskach Żydów naprawdę bardzo mocno zasymilowanych, którzy stawali się częścią polskiej inteligencji. Do społeczności żydowskiej nie było wejścia. Kachał był całkowicie zamknięty. To chodzenie w tych rytualnych strojach, te stosowanie różnych mygw, jakichś barier, niekoniecznie murów w getcie, ale barier, których nie można było pokonać, było właśnie po to, żeby społeczeństwo, ta społeczność żydowska była całkowicie od części gojowskiej odizolowana. Nie z naszej winy. To nie my te bariery im nakładaliśmy. Ale chcieli autonomii? Mieli autonomię. Połowa dzieci żydowskich chodziła do szkół żydowskich. Nie było przymusu państwowego, że mają być na siłę polonizowane. Jeśli chodziły do szkół polskich, to dlatego, że nie musiały płacić i być może był w wielu miejscach wyższy poziom niż jakiś miejscowy rabin, który ich uczył tak elementarnych rzeczy. Mieli własne wydawnictwo, własną prasę. Wszystko właściwie, czego takie społeczeństwo, taka społeczność pożąda, było im dane w II Rzeczpospolitej. Ale nie było tak, że mamy wspólny los od 1000 lat. Tu prezydent Duda niestety popełnił coś, czego nie powinien. Przez pierwsze 250 czy 300 lat istnienia Polski Żydów nie ma.
Oni są kupcami, handlarzami niewolników, przejeżdżają w karawanach przez ziemię polskie, ale nie ma wielkiego zwartego osadnictwa. Ono się zaczyna na dużą skalę później, gdy w Europie są pogromy. Ich zewsząd wypędzają. Znajdują w Polsce azylum judaeorum, czyli miejsce dla nich bardzo przyjazne. Ale są wyizolowani i nie Polacy ich izolują. To oni tacy chcą i to jest szanowane. Są w takim stanie, dlatego że tego sami oczekują. I najważniejsze chyba zdanie. 1000 lat wspólnej historii i trwania razem w Polin, ziemi przyjaznej żydowskiemu narodowi. Było takie państwo, Polin? Czy powstaje takie państwo? Czy ma takie państwo powstać? To są rzeczy, o których się głośno w Polsce nie mówi. Z wielu powodów. Po pierwsze, nie bardzo jest gdzie. My się możemy spotykać w jakichś niszach, o tym rozmawiać, ale tego nie będzie na forum parlamentu. Tego nie będzie w centralnych mediach, bo niby można, ale tak naprawdę z jakichś powodów nie wolno. I ta nachalność ze strony osób, które są na czele polskiego państwa, to tam przypadek tylko jednej parlamentarzystki, jest taka, że prowadzi wprost do absurdów. Posłanka obozu rządzącego potrafiła w styczniu tego roku powiedzieć w ten sposób. Polska i Izrael mają od 1000 lat dobre relacje. Jakie 1000 lat państwa Izraela? Czyli coś się dzieje w głowach. Czyli na wszelki wypadek, jak nie wiemy kiedy to powstało, to mówmy 1000 lat. I od tego 1000 lat mamy wspólnotę. Wspólnotę czego? Goście przez setki lat przyjmowani z otwartymi ramionami mają się w tej chwili stać współgospodarzami. Stawali się wtedy, kiedy się asymilowali. I to jest naturalny proces. Żydzi w Stanach Zjednoczonych, którzy chcą chodzić w hałatach, są w tych pejsach, są wizolowani, zamknięci w tych swoich gettach, nie mają wpływu na władze amerykańskie. Żydzi w Kongresie, Żydzi w Senacie, w sądownictwie, w Sądzie Najwyższym, oni są tak jak wszyscy. Ubrani w garnitury, ostrzyżeni, pachnący, umyci, zupełnie inni. Dlaczego? Bo się asymilują. Dostosowują się do danego społeczeństwa i wchodzą w to społeczeństwo. A w Polsce tego na dużą skalę nie było. Ta część zasymilowana była mała, ale nikt całej reszty nie przymuszał. Ale dzisiaj można w ten sposób pokazywać, że Polacy ich nie chcieli, że to jest nasza wina, że to był wynik antysemityzmu. Nie było. Mieliśmy przed wojną polskich generałów pochodzenia żydowskiego, wyższą kadrę wojskową, mieliśmy intelektualistów, mieliśmy posłów żydowskich w parlamencie. Droga dla nich była otwarta. To wszystko ma zniknąć w imię czegoś, co jeszcze nie jest nazwane. I szantaż. Płacić. Płacić za zbrodnie niemieckie. Niemieckie, nazistowskie. Nazistowskie, czyli polscy naziści, czyli polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, przyzwyczajanie opinii publicznej, światowej do tego, że jesteśmy winni zagłady. Już nie świadkami biernymi, ale winni zagłady. Jeśli funkcjonariusze polskiego państwa, pobierający polskie pieniądze z naszych podatków, potrafią mówić to publicznie, że Polacy są współwinni zagłady 3 milionów Żydów, nic im za to nie grozi, to znaczy, że zmierzamy nie do absurdu, tylko do tego, że trzeba będzie za to zapłacić, albo trzeba się będzie jakoś wybronić. Ale to już jest domena pana Stanisława Michalkiewicza. Jak zrobić, żeby uniknąć płacenia 65 miliardów? Na początek. Panowie, czy jeszcze chcielibyście coś dodać w kwestii współczesnych, nazwijmy to, wpływów mniejszości żydowskiej w Polsce? Ja bym chciał odpowiedzieć na pytanie, które pan postawił, mianowicie jaką rolę ta mniejszość odegrała przy transformacji ustrojowej sławnej. Otóż odegrała i to całkiem sporą. W ramach, kiedy się rozpoczęła, warto przypomnieć, kiedy się rozpoczęła sławna transformacja ustrojowa, a właściwie przygotowania do niej. Otóż one rozpoczęły się po spotkaniu prezydenta Reagana z Michałem Gorbaczowem w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii. Po tym spotkaniu się okazało, że istotnym elementem nowego porządku politycznego, który w Europie będzie budowany w celu zastąpienia
już nieaktualnego porządku jałtańskiego będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego z Europy Środkowej. Ta ewakuacja jeszcze wtedy nie nastąpiła, no nastąpiła prawie 10 lat później, ale pojawienie się wiarygodnej zapowiedzi tej ewakuacji wywołało w państwach środkowej Europy, w Polsce między innymi, przygotowania do transformacji ustrojowej, dlatego że było oczywiste dla wszystkich, że kiedy Sowieci się wycofają, to ustrój, jakiego świat nie widział, no nie przetrwa ani dnia dłużej, choćby z tego powodu, że nikt pieniędzy na to nie da, no więc, a w nowym, do nowego ustroju trzeba się przygotować odpowiednio, żeby zająć odpowiednią pozycję społeczną w nowych warunkach ustrojowych. No i rozpoczęło się uwłaszczanie nomenklatury jako jeden z systemowych nurtów przygotowań do transformacji ustrojowej i selekcja kadrowa w strukturach podziemnych. I o tym właśnie chciałem kilka słów powiedzieć, bo ta sprawa nie jest znana z powodów oczywistych. Nie mówi się o niej na takiej samej zasadzie, jak w domu Wisielca nie mówi się o sznurze. W każdym razie jest to nietaktowne. Otóż trochę wiemy na ten temat, między innymi z notatek z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń ówczesnej władzy, to znaczy wywiadowi wojskowemu, za pośrednictwem pułkownika Lesiaka składa polityczną ofertę. Jeżeli władza, czyli wywiad wojskowy, dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej w nowych ustrojowych warunkach i zachowania sobie spokojnego tego, co sobie teraz kradnie w ramach uwłaszczonej nomenklatury. Wypada rozszyfrować kwestie terminologiczne. W czyim imieniu Jacek Kuroń tę ofertę złożył? Otóż w imieniu Lewicy Laickiej. Lewica Laicka to byli dawni stalinowcy w pierwszym albo drugim pokoleniu, którzy w latach 50-tych, 60-tych zbisurmanili się, to znaczy pokłócili się z partią, a nawet wystąpili przeciwko niej, tworząc w latach 70-tych jeden z dwóch nurtów opozycji demokratycznej w Polsce. Bo drugim nurtem to była właśnie ekstrema. To byli ludzie i środowiska nawiązujące swoje działalności do niepodległościowych tradycji II Rzeczypospolitej, do tradycji Armii Krajowej, w związku z czym między lewicą laicką i ekstremą panowało duże napięcie i brak zaufania, dlatego że ekstrema, to były lata 70., doskonale pamiętała, jak w latach 40. i 50. lewica laicka ją mordowała i prześladowała na wszystkie możliwe sposoby, więc o żadnym zaufaniu nie mogło być mowy. No i dlatego lewica laicka chciała przy pomocy wywiadu wojskowego ekstremę wymiksować. Drugi powód, to nie był powód jedyny, bo ten to jak gdyby oczywista oczywistość, a drugi powód można wydestylować z publicystyki Adama Michnika z tego okresu. Adam Michnik przedstawia pewien sposób rozumowania. Walczymy z komuną. Dlaczego? No dlatego, że komunizm jest zły. A dlaczego właściwie komunizm jest zły? A dlatego, że komunizm tłumi każdą formę spontanicznej ludzkiej aktywności. To akurat prawda, komunizm rzeczywiście taki jest. Ale jeżeli tak, to komunizm nie jest zły absolutnie, bo on wprawdzie tłumi te szlachetne formy spontanicznej ludzkiej aktywności, to jest złe, ale ponieważ tłumi wszystkie, to tłumi również te nikczemne formy aktywności ludzkiej. A według lewicy laickiej w mrocznych zakamarkach duszy narodu polskiego czają się straszliwe demony ksenofobii i antysemityzmu.
I dopóki komuna tłumi wszystkie takie spontaniczne formy, no to tłumi te demony. Ale przecież my z komuną walczymy, ba, lada dzień wygramy. I co wtedy? Ano wtedy nikt już niczego tłumim nie będzie, więc te demony wyjdą na powierzchnię, do czego w żadnym wypadku dopuścić nie wolno. No, łatwo powiedzieć, dopuścić nie wolno, ale jak to zrobić? A jak nie wiadomo, jak to zrobić, to trzeba się zapytać tych, co tłumią. Przecież oni wiedzą, jak to się robi. I tak się narodziła idea porozumienia przy okrągłym stole. Wreszcie trzeci powód, wywiad wojskowy. O, wywiad wojskowy miał oczywiście pretensje do lewicy laickiej, że mu się zbiszurbaniła, ale jak to wywiad? Coś tam przecież musiał wiedzieć. Więc wiedział, że lewica laicka, chociaż się zbiszurbaniła, to serca nadal ma tak, jak się należy, po lewej stronie. A ekstrema co? A ekstrema to ani po lewej, ani po prawej serca nie ma w ogóle. No to co z nimi? Co z nimi się nic nie da? Tutaj nie dogadamy się z nimi, jak oni serca nie mają. Prawda? Gdyby to były czasy stalinowskie, no to recepta prosta, w łeb i do piachu. Ale to były inne czasy, trzeba było zachowywać pewne pozory. W związku z tym ekstremę tylko wymiksowano. I w rezultacie dla potrzeb sławnej transformacji ustrojowej wyłoniona została strona społeczna, taka, do której wywiad wojskowy miałby zaufanie. Jak Państwo pamiętacie, bo to przecież jeszcze żyją ludzie, co pamiętają tamte czasy, o ile pierwsza Solidarność, ta z 80 roku powstawała jak? Tworzyła się jak? Od dołu do góry. To ta druga, reaktywowana w 89 roku, odwrotnie, od góry do dołu. Wszystko było pod kontrolą, łącznie z panem przewodniczącym Lechem Wałęsą, kukuńkiem naszym kochanym, prawda? No, więc taka była rola, no i teraz wracam do tego jeszcze wątku, że kto jest Żydem, a kto nie. To tak jak wyjaśnił to koledze Antoniemu Zambrowskiemu, no z pierwszorodnymi korzeniami, przecież wiadomo, jego kamrat z celi w 68 roku powiedział mu tak: nie ten Żyd, co Żyd, tylko ten, kogo partia wskaże. O, to jest istotne, tak, dlatego kiedy we wspomnianej tutaj loży Bnajbrit przewodniczącym tej loży, która w tłumaczeniu polskim nazywa się Zakonem Synów Przymierza, był profesor Jan Woleński, który tak naprawdę nazywa się Hertwig. A za pierwszej komuny był działaczem, i to bardzo takim aktywnym, Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli. A dziś w Zakonie Synów Przymierza. Jakiego przymierza? Chyba dupy z batem, prawda? Oto tak, jak trzeba, to tak jak towarzysz Szmaciak mówił w wiekopomnym poemacie Janusza Szpotańskiego o tym samym tytule. Zgoda, ja mogę być liberał, tylko wy o tym mnie powiedzcie. Więc pan profesor Jan Woleński, może być kimkolwiek, tylko najpierw trzeba mu powiedzieć, no i oczywiście zapłacić. No i oczywiście zapłacić, bo takich rzeczy za darmo się nie robi. I proszę Państwa, no ostatnia rzecz, jaką tutaj chciałem, pan kolega Pużański powiedział, że w Muzeum II Wojny Światowej ten 17 września 1939, to tak jakoś po macoszemu jest potraktowany, w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, które zwiedziłem bardzo dokładnie, w ogóle nie ma żadnej wzmianki i właśnie nie wiadomo, co się stało. Właśnie nie wiadomo, co się stało. W jaki sposób Armia Czerwona
zaszła tak daleko w 1939 roku, że raz na Białostocczyznę, prawda? To fenomen ten godzien rozbił. Nic, ani słowa nie ma, ani słowa nie ma, więc widać, że jest historia, że tak powiem, preparowana ad usum delfini. No i żeby się temu nie poddać, to musimy się temu przeciwstawić. No, pan Żebrowski mówi, to dla niszowych tych się spotykamy. No to prawda, to prawda. W Polskiej Akademii Nauk takiego zebrania by nie było. Gomułka by nie pozwolił, prawda? Gomułka by nie pozwolił. Wszystko jedno, jak się Gomułka nazywa dzisiaj, to nieważne. Gomułka by nie pozwolił. Więc to tam, czy się Gomułka nazywa Duda, czy tam inaczej, to nieważne. Ważne jest, że się słucha. Że się słucha. Bo proszę Państwa, no ale tu nie będę rozwijał swojej ulubionej teorii spiskowej, bo tu teorie spiskowe są wiadomo potępione. Mimo, że historia świata to jest opowieść, niekończąca się opowieść o spiskach, które albo się udały, albo się nie udały. Bo na szczęście nie wszystkie się udają i mam nadzieję, że ten spisek, którego celem jest obrabowanie Polski na 65 miliardów dolarów, a to może być dopiero początek zaledwie, że ten spisek się nie uda. Między innymi dzięki takim niszowym spotkaniom, na których sobie szczerze, podczas których sobie szczerze rozmawiamy. Dziękuję bardzo. Pragnę nadmienić, że nasze spotkanie niszowe to nie jest jednak. Widzimy pełną salę. Ja jeszcze o tym wkroczeniu też, bo to jest rzeczywiście bardzo wdzięczny temat. No tak wkroczyli, że dokroczyli oczywiście na Białostocczyznę, ale propaganda szalenie dzisiaj jeszcze obecna wyrugowała właśnie te i 17 września i wyrugowała prawdziwe oblicze roku 1944-1945. Znamienny jest stosunek dzisiejszej Rosji putinowskiej do obu tych wydarzeń, bo 17 września po prostu nie ma. Oni tego wyzwolenia nie uznają dzisiaj. Wtedy rzeczywiście twierdzili, że nas wyzwolili, ale ten fakt został głęboko zakryty. Dlaczego dzisiaj nie uznają, że nas wyzwolili 17 września? No dlatego, żeby nie wpisywać się w kontekst wojenny, nie wpisywać się w kontekst Hitlera. Wyzwolenie ma być dopiero wyzwoleniem Polski, ma być dopiero rok 1944, czyli mamy styczeń. Od tego momentu Armia Czerwona wkracza na przedwojenne tereny Rzeczpospolitej, czyli po prostu je okupuje. Od tego momentu zaczyna się krwawa okupacja. I teraz kwestia, żeby odnieść też to do spraw współczesnych, które mi się wydają szalenie ważne. W momencie, kiedy podnosimy kwestię odszkodowań od Niemiec, dlaczego takiego samego roszczenia nie zgłosimy pod adresem Rosji? Dlaczego mamy pomijać, drodzy Państwo, eliminować jeden człon, czyli płacić, znaczy domagać się odszkodowań tylko od Ribbentropa, tylko od Hitlera, a nie domagać się takiego samego roszczenia od Mołotowa i od Stalina? Nie rozumiem tej logiki. To jest ahistoryczne. Nie ma logiki. Wydaje mi się, że jest to ważny postulat pod adresem naszych włodarzy. Prawda? Jeżeli powiedzieli A, to powinni też powiedzieć B. Tym bardziej, że okupacja sowiecka, bo tak ją chyba wszyscy definiujemy, trwała jednak znacznie dłużej, czyli de facto od roku 1939 do roku 1989 przynajmniej. Bo jak wiemy, mamy wojska sowieckie, które wyjeżdżają
odkraczają, można powiedzieć, w roku 1993 ostatecznie, na wpływy sowieckie przecież wciąż u nas trwają, więc to są dziesięciolecia różnych represji, zbrodni, gwałtów, kradzieży, które zafundowali nam Sowieci i ich polscy kolaboranci. Za to też powinniśmy domagać się odszkodowań. Tutaj oczywiście istnieje pewna różnica między w sytuacji prawnej, między tym, czego możemy się spodziewać po Niemcach i Sowietach, bo z Niemcami byliśmy w stanie wojny, z Sowietami niestety nie, zawdzięczamy to temu, co mówiłem, czyli fatalnemu rozkazowi Śmigłego Rydza. Z Sowietami nie walczyć. I to do dzisiaj de facto skutkuje, ale myślę, że solidny brukliński prawnik z tym też by sobie poradził. Tak? I moglibyśmy wyegzekwować takie reparacje wojenne również od Sowietów, ale na tym nie koniec, bo są przecież różnego rodzaju odszkodowania, restytucje mienia zagrabionego, zniszczonego. To są dziesięciolecia upokorzeń z prowadzenia Polski do roli pariasa Europy. Czy za to nie należą się odszkodowania od Putina? Jeszcze jedna kwestia, jeśli poruszamy się w kręgu odszkodowań, ale też kwestii ukraińskiej. To mi się wydaje też szalenie istotnie, a jest pomijane całkowicie. Przecież mieliśmy trzecie ludobójstwo dokonane na Polakach w XX wieku. Z jednej strony z rąk niemieckich nazistów, dwa sowieckich komunistów, trzy ukraińskich nacjonalistów. I faktem jest, że państwa ukraińskiego wtedy nie było. Ale te organizacje, które owego ludobójstwa się dopuściły, czyli OUNUPA, walczyły o restytucję państwa ukraińskiego. I to państwo się restytuowało. Dzisiaj istnieje. I dzisiaj to państwo odwołuje się właśnie do tradycji, do ideologii OUNUPA. Na tym buduje swoją tożsamość. Stawiane są pomniki Bandery niemal w każdym mieście ukraińskim. To my ściągamy zbrodniarzy z tabliczek naszych miast, oni ich wprowadzają. Stepan Bandera jest jednym z morderców, zbrodniarzy ukraińskich. Dlatego wydaje mi się zasadne, mówiąc o stosunkach polsko-ukraińskich, jakże też trudnych, dzisiaj chyba niewiele o tym mówiliśmy i nie wiem, czy zdążymy jeszcze powiedzieć. Natomiast jest to kwestia bardzo aktualna. Oczywiście spotkałem się z poglądem, że tych roszczeń nie powinniśmy się domagać od państwa ukraińskiego, ale od kogoś innego. Piotr Szubarczyk, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej, oddział Gdańsk, powiedział, że adresatem tych naszych roszczeń za ludobójstwo wołyńskie powinni być Niemcy. Ponieważ oni wtedy tam rządzili, ponieważ wtedy tam było państwo niemieckie. To jest kwestia do dyskusji, ale rzeczywiście no, wydaje mi się, że nie możemy pomijać, nawet jeśli, załóżmy, jest to kwestia polityczna, dzisiaj podnoszenie tych spraw, to bardzo dobrze. Niech to będzie taka kwestia, natomiast jest to rana, która nie została rana, która nie zakrzepła. Wciąż ponosimy skutki tego potrójnego ludobójstwa i Polska jest właśnie w takim miejscu, które wynika z i 1 września, i 17 września, i tego, co się stało na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Nasz rozwój został po prostu zablokowany. Kwestią sprawiedliwości powinno być to, że my dzisiaj podnosimy te kwestie. Jeszcze jedna rzecz z tym związana. To jest polityka poprzednich władz Rzeczpospolitej.
polityka z jednej strony lewicy komunistycznej pod postacią rządu Marka Belki, a z drugiej strony polityka Platformy Obywatelskiej, która też, mimo że przynajmniej kiedyś nazywała siebie partią posierpniową, to de facto też jest partią postkomunistyczną. Oba te gabinety, jeden w roku 2004, drugi w roku 2015, stwierdziły, że Polska zrzekła się roszczeń wobec Niemiec. Ale jak Polska się mogła zrzec roszczeń, skoro Polski nie było? Była sowiecka kolonia PRL i sowiecka kolonia NRD. Wątpliwe jest w ogóle to, czy doszło do takiego spotkania przedstawicieli obu tych kolonii, bo to była niedziela, prawda? No, na ogół to się nie odbywa też w niedzielę. Ale załóżmy, że takie spotkanie było i coś tam podpisali. A dokument nie jest do dzisiaj znany. Ale okej, zgadzamy się, że taki fakt miał miejsce, ale to przecież nie jest wiążące dla nas w żaden sposób, bo Polska wtedy nie istniała. Po prostu, więc nawiązywanie do legalizowanie tego aktu z 1953 roku przez rządy tej tak zwanej III Rzeczpospolitej jest po prostu haniebne. Zresztą znowu terminologiczna jeszcze uwaga, troszkę może obok, ale my mówimy bardzo często, że budowana jest teraz IV Rzeczpospolita. Ja się nie zgadzam, drodzy Państwo, z tym ujęciem. Moim zdaniem nie ma jeszcze trzeciej. My dopiero staramy się zbudować trzecią. Do tej pory był PRL. PRL w formie troszkę może złagodzonej, zliberalizowanej, PRL bis. Trzecia Rzeczpospolita zaistnieje dopiero wtedy, jeśli my się odwołamy do tej drugiej Rzeczpospolitej, do jej tradycji, do jej systemu przede wszystkim prawnego, ustrojowego, konstytucyjnego. W tej chwili mamy prawo komunistyczne, wciąż, nawet nie postkomunistyczne. Polska jest fundowana wciąż na 17 września 1939 roku. I dlatego potrzebna jest zmiana konstytucji, tak jak zrobili to Węgrzy, żeby odnieść nasze państwo do państwa prawdziwie wolnego, niepodległego, czyli państwa przedwojennego. Węgrzy powiedzieli wprost, oni nie mają nic wspólnego z państwem komunistycznym. To nie było ich, to było narzucone na sowieckich czołgach. Obce, to była sowiecka okupacja. My musimy zrobić dokładnie to samo. Budujmy trzecią Rzeczpospolitą, może kiedyś czwarta będzie jeszcze potrzebna. Jeśli można, to ja jednak się muszę odnieść do tego, co powiedział kolega Płużański, bo wydaje mi się, że wprawdzie dobrze chce, ale chyba trochę za dobrze. Dlatego, że jeżeli dotychczas jesteśmy w PRL-u, żyjemy, no to znaczy, że funkcjonariuszem PRL-u był Lech Kaczyński, który, no tak, bo był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a więc Narodowej Bezpieki w 1991 roku nim został, więc PRL jeszcze w głębokim PRL-u. Nie wiem, czy byłby pan prezes Kaczyński zadowolony. W głębokim PRL-u bis. No, to wszystko jedno, ale to go nie, ale to trochę będzie przeszkadzało w jego kanonizacji. Wydaje mi się, że trochę może to przeszkadzać w jego kanonizacji. Dlatego, ale to tak, natomiast wydaje mi się, że oczywiście dobrze jest się ekscytować taką możliwością, że my tu wszystkich, od wszystkich te reparacje wojenne odzyskamy. Nie wiem, jak to zrobimy, ale no, przyjemnie jest pomyśleć. Natomiast wydaje mi się, że te przyjemności też trzeba trochę dozować, znaczy miarkować rozsądkiem tę przyjemność, dlatego że podważanie ciągłości państwa polskiego w stosunkach z Niemcami zwłaszcza może odbić nam się bardzo nieprzyjemną czkawką. Bo
warto, skoro tak, już szczerze rozmawiam, jak szczerze, to szczerze. PRL to nie była Polska, no dobrze, ale w takim razie konferencja w Poczdamie przyznała ziemie zachodnie przebierańcom, nie Polsce, bo Polski nie było. To przebierańcy podpisali układ graniczny w 70 roku z kanclerzem Willy Brandtem, bo Polski nie było. Przypuszczam, że w Niemczech to też słuchają tego, co my tu wygadujemy. I skoro Polski nie było, to znaczy tamte wszystkie traktaty i decyzje konferencji w Poczdamie, to też ich właśnie nie obowiązują nikogo. Skoro sami Polacy tak mówią, no to Niemcom w to graj. To Niemcom w to graj. Dlatego mówię, że te przyjemności wynikające z, że tak powiem, z upajania się możliwością uzyskania reparacji, trzeba trochę rozsądkiem miarkować, dlatego że żebyśmy się za daleko nie posuwali w tych endorfinach. Dziękuję bardzo. Ja tylko króciutko ad vocem. Może dużo chcemy, może staramy się o zbyt wiele, natomiast czasu mamy też strasznie mało, także ja bym też przestrzegał przed wyhamowywaniem tego typu historii, bo my mamy i PRL, i tą właśnie to PRL bis, to są lata dla nas stracone. A wydaje się jednak to elementarną sprawiedliwością, aktem sprawiedliwości, jeśli okupanci, zbrodniarze nie tylko przyznają się do winy, nie tylko przeproszą, ale również zadość uczynią. To jest znana wszystkim formuła. A jeśli idzie o Niemcy, to pragnę zauważyć, że oni uznają NRD wtedy, kiedy chcą, prawda? Dzisiejsze Niemcy. Na ogół nie uznają, tylko teraz nagle sobie przypomnieli, że był taki byt jak Niemiecka Republika Demokratyczna właśnie w kontekście polskich starań o odszkodowanie. No to przepraszam bardzo. W takim razie chciałbym zapytać, czy decyzja o w przystąpieniu Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 roku jest prawomocna i obowiązująca, czy nie? Jeżeli Polski nie było do tej pory, to znaczy, że to wszystko jest nieważne. Powiedzmy to Amerykanom. Powiedzmy to Amerykanom. Powiedzmy to prezydentowi Trumpowi. Bardzo go to ucieszy. Wydaje mi się naprawdę, że trochę przesadzamy w tych przyjemnościach. Zwłaszcza, że kwestia reparacji to jest, w moim przekonaniu przynajmniej, jak już tak szczerze rozmawiamy, to szczerze, samograj polityczny, który ma na celu ekscytowanie części łatwowiernej opinii publicznej w Polsce, kiedy już wypali się paliwo smoleńskie, a ono się już wypala, bo nawet sam pan prezes Kaczyński zapowiedział, że w kwietniu 96 miesięcznica, koniec, kończymy. No to dobrze, kończymy, a czym się będziemy analizowali potem? No właśnie tym. Tylko powiadam, no dobrze, możemy się analizować, ale żebyśmy nie przekraczali granicy rozsądku, już nie mówię przyzwoitość, ale rozsądku. Panie Stanisławie, przyzwoitością to jest zapewne dbałość o też poprzednie pokolenia Polaków, które po prostu ucierpiały z rąk tych trzech naszych zbrodniarzy. To jest elementarna przyzwoitość. Dlatego też zrobiłem chyba dosyć czytelne rozgraniczenie między PRL-em a PRL-em bis. To są zupełnie inne formuły. To jest kontynuacja, prawda? Ale już oczywiście fundowana przez trochę innych przebierańców. Dobrze, a kiedy... Przebierańców zgoda, a tu się zgadzamy. Panie kolego, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że PRL bis, czy tam bis
skończyły się definitywnie. To jest bardzo proste, no, proszę Państwa. W momencie uchwalenia nowej konstytucji. Nowej konstytucji wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej. A jeżeli w tej nowej konstytucji będzie zapisane, że Polin i tak dalej, to też będzie, tak? No myślę, że nikt z nas tutaj do takiej formuły nie dąży, panie. Pan prezydent być może dąży. Ale z nas tutaj nie pan ma. Pan prezydent być może dąży, skoro użył tego sformułowania zacytowanego przez pana Żebrowskiego przed chwilą. Więc inicjatywa zmiany konstytucji wyszła właśnie od pana prezydenta, także ja bym takim wielkim optymistą nie był. Żeby wyjść z tego talmudyzmu, bo przejdźmy może do następnej mniejszości. Teraz już nie będzie tyle czasu, bo większość poszła niestety na Chamów i Żydów. Ja bym proponował, żebyśmy parę słów powiedzieli o mniejszości niemieckiej w Polsce. Kiedyś i teraz. W II Rzeczpospolitej to jest 750 tysięcy ludzi mniej więcej. Oni nie są rozrzuceni po całym terytorium ówczesnego państwa polskiego. To są głównie powiaty zachodnie Rzeczpospolitej na terenie dawnego rozbioru pruskiego, czyli Pomorze, Wielkopolska, Śląsk. Ci ludzie w okresie międzywojennym nie sprawiają większych kłopotów. Dopiero po dojściu Hitlera do władzy, gdy tworzą się ośrodki niejawne, agendy partii nazistowskiej niemieckiej, NSDAP, gdy ta mniejszość zaczyna być uaktywniana, szykowana do czegoś, co rzeczywiście się później stało, zaczyna być groźnie. I to miało bardzo krwawe skutki, dlatego że Niemcy, szykując się do napaści na Polskę 1 września 1939 roku, wcześniej, od maja, szykowali listy proskrypcyjne, tak zwane księgi gończe. Ewidencjonowali polską inteligencję, ludzi potencjalnie groźnych, mieszkających na terenie zachodniej części Rzeczpospolitej, na którą Niemcy zajmą w pierwszej kolejności, te tereny, które wcielą później do III Rzeszy, chcą się pozbyć całej warstwy przywódczej. W tych księgach gończych pojawiają się nazwiska, dane, adresy takich ludzi jak powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy, nauczyciele, duchowieństwo, ziemiaństwo, harcerze, słowem wszyscy ci działacze partii politycznych, urzędnicy państwowi, ludzie wolnych zawodów, wszyscy ci, którzy są potencjalnie groźni, bo oni mogą organizować polski opór. I tak rzeczywiście się dzieje. Po wejściu Niemców na ziemię polskie, po wybuchu wojny, nie spontanicznie, ale to jest organizowane wcześniej przez różnego rodzaju ośrodki niemieckie dywersyjne, które organizują mniejszość niemiecką w Polsce, na ziemiach polskich. Nie całą, ale wystarczająco dużo, bo to jest kilkadziesiąt tysięcy uzbrojonych ludzi, różnego rodzaju Hilfspolizei, Selbstschutz, czyli milicje pomocnicze, samoobrony wiejskie niemieckie, które de facto nie są samoobroną, tylko mają charakter agresywny. I to te ośrodki, te grupy niemieckie, mniejszości niemieckiej, przystępują do rozprawy z tymi ludźmi z tych ksiąg gończych, tych poszukiwawczych. Do grudnia 1939 roku, czyli zaledwie w ciągu kilku miesięcy, te niemieckie bojówki, gdzie jeszcze Einsatzkommanda niemieckie nie są to zaangażowane, tu nie wchodzi Gestapo, nie wchodzą instytucje państwa Rzeszy jako takiego, mordują prawie 80 tysięcy ludzi na olbrzymią skalę zbrodnie. Są ludzie mordowani po kilkudziesięciu, kilkuset, czasami więcej. Symbolem tego jest Piaśnica, tam jest 10 do kilkunastu tysięcy ofiar pochowanych w lesie, w dołach. Na wzór katyński, podobnie mordowani przez sąsiadów, przez obywateli drugiej Rzeczpospolitej. Straszna rola mniejszości niemieckiej. Z drugiej strony mamy bardzo dużo ludzi pochodzenia niemieckiego w Polsce międzywojennej, którzy identyfikują się z Polską, a nie z Niemcami. Często czyste niemieckie pochodzenie. Choćby dowódca floty, admirał Unruk. To jest człowiek, który wychowany po niemiecku, on po polsku bardzo słabo mówił, ale był polskim patriotą do końca i zawsze. Bardzo wielu przywódców powstania wielkopolskiego ma niemieckie nazwiska. Oficerowie, którzy byli w armii niemieckiej, polskiego pochodzenia, ale nawet jeśli mieli niemieckie pochodzenie, ale identyfikowali się z Polską, podawali się za Polaków, mieli zamkniętą drogę kariery wojskowej. Polak, czy ktoś, kto mówił, że jest Polakiem, mimo że mógł być Niemcem, gdyby to wybrał, miał zamkniętą drogę, bo tylko do stopnia kapitana mógł awansować. Wyżej nie. Taka była polityka niemiecka. I wielu tych ludzi właśnie niemieckiego pochodzenia jest później w polskiej konspiracji,
różnych odłamach organizacji niepodległościowych na wysokich stanowiskach i sprawili się jak najlepiej. Także nie można mieć, że każdy przedwojenny Niemiec czy każdy niemieckiego pochodzenia był taki sam. Ale haniebna rola mniejszości niemieckiej jako takiej w eksterminacji polskiej inteligencji czy szerzej warstwy przywódczej na ziemiach zachodnich, na Pomorzu Wielkopolsce i na Śląsku jest faktem. Dlatego po zakończeniu działań II wojny światowej coś z tym wszystkim trzeba zrobić. Gdyby zostawiono mniejszość niemiecką w Czechach, ówczesnej Czechosłowacji, czy w Polsce, gdyby nie było tych wypędzeń wcześniejszych, bo to nie Polacy, nawet nie komuniści, nie Czesi, czy czescy komuniści wypędzali Niemców, ale ich wypędzają jednostki niemieckie, partia, administracja niemiecka, jeszcze przed przejściem frontu wschodniego. Na wielką skalę to jest ucieczka. Ucieczka. Ci, którzy nie chcą, są do tego zmuszani, żeby Niemcy nie zostawali po drugiej stronie frontu. I później to, co się dzieje po konferencji poczdamskiej, że to jest usankcjonowanie tego stanu, że tych mniejszości trzeba się pozbyć, jest konsekwencją wielkiej polityki światowej. A dzisiaj centralnym punktem wiedzy o II wojnie światowej w Niemczech, i to jest próba narzucenia tego na zewnątrz, także w Polsce, bo są orędownicy, rzecznicy, żeby te wypędzenia nazywać właśnie jako wypędzenia okrutne ze strony polskiej, jako straszne prześladowania mniejszości niemieckiej, stają się centrum II wojny światowej. Nie to, co się działo wcześniej, nie to, co było przyczyną wypędzenia tych Niemców, bo często to rzeczywiście były brutalne ekscesy, dlatego że ludzie się mścili za to, co było. Naturalny ludzki odruch. Nam się dzisiaj to może nie podobać po kilkudziesięciu latach z takiej perspektywy, ale wyobraźmy sobie ludzi, którzy wychodzili z obozów koncentracyjnych, z niemieckich aresztów, z więzień. Ci, którzy uciekli ze spacyfikowanej wsi, przeżyli tylko oni z rodziny i tu mają przed sobą jakichś Niemców, zwyczajnych Niemców, niekoniecznie brali w czymkolwiek udział, ale przecież brali. Całe Niemcy były zmilitaryzowane, dzieci były w Hitlerjugend, były organizacje dziewczynek niemieckich chowanych w duchu nazistowskim, funkcjonariusze partyjni i ta mniejszość niemiecka w narodzie niemieckim, która nie identyfikowała się z Hitlerem, z III Rzeszą, naprawdę była znikoma. Oni dopiero później wszyscy nie wiedzieli, co się działo, nic w niej nie pamiętali, ale tak naprawdę ten entuzjazm był. Tych milionów ludzi nikt na wiece z Hitlerem i przywódcami III Rzeszy nie spędzał. Oni przychodzili, mdleli, ekstaza. Kobiety mdlały, bo Adolf Hitler przemawia, nasz wódz. Te wszystkie ośrodki rozrodcze, jak hodowla bydła, gdzie kobiety niemieckie służyły SS-manom z frontu, młodym blondynom niebieskookim, żeby powielać i reprodukować naród niemiecki w tej lepszej części genetycznej, to przecież nie było wszystko przymusowe. To były ochotnice. One tego chciały i rodziny niemieckie to akceptowały. Polacy mieli z Niemcami kłopot. Nie ma czegoś takiego po wojnie po 1945 roku jak Werwolf, jak podziemie niemieckie. To jest mit, to jest nieprawda. Niemcy próbowali coś takiego zrobić, mieli taki zamiar, tylko jak skończyła się III Rzesza, skończyło się rozkazodawstwo, skończyli się przywódcy, to tak naprawdę nie zaistniało. Były pojedyncze ogniska niemieckiego oporu, niemieckiej dywersji, ale to było praktycznie organizowane oddolnie przez lokalnych przywódców. Nie było jednolitej, masowej organizacji niemieckiej podziemnej, antypolskiej czy antyczeskiej, czy antyjakiejkolwiek, czy przeciwko aliantom. To Niemcom nie wyszło. Z tych ludzi, którzy wyjechali z ziem, które stały się częścią Polski, zaczęły się tworzyć ziomkostwa na terenie Niemiec. Ziomkostwa pomorskie, wielkopolskie, śląskie, także lokalne poszczególnych miejscowości. To było kultywowane przez państwo niemieckie, wspomagane pieniędzmi, wspomagane propagandowo. Przywódcy tych organizacji wchodzili w skład Bundestagu, byli działaczami centralnymi partii niemieckich bez żadnych przeszkód. Dopiero jak to pokolenie tych wypędzonych w rzeczywistości, byli to bardzo różni ludzie, bo często tak jak jeden z prezydentów Niemiec urodzony na Zamojszczyźnie. Co to znaczy wypędzony? Z Zamojszczyzny? Przecież przedtem kogoś musieli wypędzić, jak Erika Steinbach, wypędzona z drzewa, prawda? Przedtem musieli wypędzić polską rodzinę, żeby jej rodzina mogła tam się osiedlić, żeby ona tam się mogła urodzić. To jest wszystko bardziej skomplikowane. Ale dzisiaj mamy problem. Jest 150 000 ludzi zarejestrowanych w Polsce jako mniejszość niemiecka. I ci ludzie mają specyficzne przywileje. Muszą wchodzić
ich przedstawiciele w skład polskiego parlamentu z rozdzielnika. Może paść tylko jeden głos na ich przedstawiciela, a on i tak będzie w parlamencie. To jest właśnie przywilej tej pseudodemokracji. Z drugiej strony mają własne rozgłośnie radiowe, własne szkolnictwo, własną prasę, nazewnictwo. Jak się przejedzie przez Opolszczyznę, to tak naprawdę nie wiadomo, gdzie jesteśmy, bo jest coraz więcej nazw niemieckich. I ta mniejszość jest usankcjonowana prawnie w Polsce. A jak przez analogię wygląda to w Niemczech? Była polska mniejszość przed wojną w Niemczech, później w III Rzeszy. Została spacyfikowana, działacze trafili do obozów koncentracyjnych albo zostali wymordowani. Majątki polskich organizacji zostały całkowicie przejęte, skonfiskowane przez III Rzeszę i to prawo obowiązuje do dzisiaj. Nie mogą polskie instytucje reaktywować się w takim sensie, żeby odzyskać to, co było, bo to zostało usankcjonowane nazistowskim prawem. Tego nie ma. Nie wiemy, ilu jest Polaków w Niemczech tak naprawdę. Ilu by się zarejestrowało jako mniejszość, ilu chciałoby działać. Ale z pewnością z tych mniej więcej 2 milionów ludzi, którzy tam mieszkają, znaczna część w takich organizacjach działać by chciała, bo próbują. I nic z tego nie wynika, dlatego że Niemcy traktują to w ten sposób. Mamy własne mniejszości. Cyganów, Żydów, Fryzów, Duńczyków, ale nie Polaków, bo Polacy są przyjezdni. Wszyscy kiedyś gdzieś byli skądś przyjezdni. Skoro tam mieszkają, wielu z nich od pokoleń i rzeczywiście są faktyczną mniejszością, to przynajmniej przez analogię powinni mieć takie same prawa, jak mniejszość niemiecka w Polsce. Czyli powinni być dotowani, powinni mieć szeroką autonomię, prawo do własnych wydawnictw, działalności politycznej, społecznej, każdej innej. Tego nie ma. Kto za to odpowiada? Poczynając od Tadeusza Mazowieckiego, jego ściskaniem się z Kolem, a sądząc po posturach obu panów, nie miał żadnych szans. Jak go Kol przycisnął, to on się zgodził na wszystko. Szeptał mu na ucho, że zgadza się, żeby go tylko puścił. I tak zostało. I do tej pory strona polska nie domaga się tego. Możemy mówić o roszczeniach, ale to jest sprawa gdzieś w jakiejś perspektywie. Natomiast załatwienie sprawy mniejszości polskiej w Niemczech to jest na dziś, to jest na teraz. To jest sprawa o 20 kilka lat spóźniona, ale tego się trzeba domagać. Skoro my te przywileje mniejszości niemieckiej dajemy, to dlaczego nie ma przez analogię takich samych przywilejów dla strony polskiej, dla mniejszości polskiej? A wystarczy tam pojechać, posłuchać, co, jaki język jest nawet w wielu miastach Niemiec na ulicy. Słychać Polaków. Są obecni, są widoczni. Są polskie kościoły, są polskie msze, są polskie organizacje, są polskie stowarzyszenia, ale nie ma polskiej mniejszości. Bo Niemcy uważają, że Polacy mniejszością nie są, natomiast mogą być na przykład Cyganie albo Żydzi. To tak. Ja może tutaj dopowiem, ponieważ niemiecki Urząd Statystyczny w 2013 roku oszacował liczbę Polaków w Niemczech. Szacuje ich na około 1,5 do 2 milionów, mówiąc już tak ściślej, ponieważ używa jeszcze takiej pewnej szarej strefy, mówiąc ściślej na 100% jakby metodologicznie, to jest około 609 tysięcy z wyłącznym polskim obywatelstwem w Niemczech oraz niespełna 700 posiadających podwójne obywatelstwo. Tak to mniej więcej wygląda. W 2014 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odrzuciło wniosek Związku Polaków w Niemczech o nadanie Polakom statusu mniejszości. No i właśnie to jest dosyć taka istotna kwestia. Chciałem się dowiedzieć o opinię panów. Jak panowie postrzegają taki dualizm pewny, że tutaj my respektujemy takie rzeczy i jakby zgadzamy się na dosyć agresywną politykę niemiecką u nas w kraju, jeżeli można to tak nazwać, a z drugiej strony no, bijemy głową w mur. Proszę państwa, zanim przejdę do odpowiedzi na to pytanie, to jeszcze taka uwaga na temat Niemiec. No, Niemcy są bardzo zdyscyplinowanym narodem. No i tu rzeczywiście jak rozkazów nie ma, to nie ma, ale jak będą, to będą. To jest to, o co pan pyta, jest to konsekwencja traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
z 1990 roku, podpisanego z polskiej strony przez pana ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, a ze strony niemieckiej przez ministra spraw zagranicznych Genschera. Muszę powiedzieć, że pod pewnymi względami za komuny było lepiej, zwłaszcza pod względem konstytucyjnym. Bo w tej konstytucji PRL-owskiej to tam te drdymały wszystkie o niezawisłości sądów też były, to zostały przepisane po prostu żywcem. Natomiast był tam artykuł 81 w konstytucji tej PRL-owskiej, który zabraniał, i to pod rygorem odpowiedzialności karnej, to był jedyny przepis karny w konstytucji, wszelkiej dyskryminacji, wszelkiej zarówno negatywnej, jak i pozytywnej, ze względu na przynależność narodową. Więc ta konstytucja obowiązywała aż do, z pewnymi zmianami oczywiście, aż do 97 roku. Więc kiedy w 91 roku została uchwalona na podstawie tego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, została uchwalona, Sejm uchwalił ordynację wyborczą przyznającą mniejszości niemieckiej prawa polityczne, takie, o których tutaj wspominał pan Żebrowski, napisałem do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie skargę. No jak to? Pozytywna dyskryminacja mniejszości niemieckiej, w każdej sytuacji mogą mieć reprezentację parlamentarną, kiedy konstytucja wyraźnie, jak w artykule 81, również pozytywnej dyskryminacji wyróżniania zakazuje obdarzania przywilejami ze względu na przynależność narodową, a w tym przypadku jest to ewidentne. Dostałem z Trybunału Konstytucyjnego odpowiedź przesiąkniętą fałszem i krętactwami. Trudno było zrozumieć, o co chodzi, ale w końcu wydestylowałem sens następujący. Powołałem się na zasadę równości obywateli wobec prawa w konstytucji proklamowanej. Odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego, sens brzmiał tak, że prawdziwa równość wobec prawa, bo to jest prawdziwa i fałszywa równość wobec prawa, więc prawdziwa równość wobec prawa ma miejsce wtedy, kiedy prawo obywateli traktuje nierówno. To była odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego już w tak zwanej wolnej Polsce. Pani Ewa Łętowska, od tej pory straciłem wszelki szacunek do tych przebierańców, którzy się przebierają w te głupie średniowieczne łachy, zakładają jakieś mycki sobie na głowy i zakładają sobie łańcuchy złote z tombaku. Po prostu kupa gówna. I to jest konsekwencja. Także jeżeli byśmy chcieli te konsekwencje odwrócić, to powinniśmy wypowiedzieć traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Czy ktokolwiek się w Polsce dzisiaj na to odważy? My tu chcemy reparacje wojenne od Niemiec, nawet takiej sprawy nie potrafimy załatwić, bo siedzimy u Niemców w kieszeni. A jak ktoś siedzi w kieszeni u kogoś, to niewiele może zrobić właścicielowi tej kieszeni. Co najwyżej może groźnie kiwać palcem w bucie. I to tylko wtedy, jak będzie miał pozwolenie. Bo bez pozwolenia to nawet groźnie kiwać palcem w bucie nie może. Także taka jest sytuacja. Krzysztof Wyszkowski, który był w 1992 roku doradcą premiera Olszewskiego, rzucił pewne światło na kulisy tego braku symetrii między sytuacją Polaków w Niemczech i niemieckiej mniejszości w Polsce. Powiedział mianowicie, tu publicznie powiedział, że ten traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy jest niesymetryczny na niekorzyść Polski. To jest
jest prawdą. Każdy, kto ten traktat przeczyta, to się o tym może przekonać. Ponieważ pan minister Skubiszewski był szantażowany przez Niemców w trakcie negocjacji, że jak on będzie tutaj się stawiał, to oni ujawnią, że on był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, co niestety było prawdą i Niemcy o tym wiedzieli. Było to oskarżenie, publiczne oskarżenie ministra spraw zagranicznych o zdradę stanu. O zdradę stanu. No bo jeżeli traktat, minister na skutek nacisku zgodził się na niesymetryczny traktat, to się nazywa zdrada stanu. I wszyscy udali, że tego nie słyszą. Wszyscy udali, że tego nie słyszą. To była jedna z przyczyn, mówiąc nawiasem, uchwały lustracyjnej Sejmu. Dlatego, że ja byłem bardzo zdumiony, że wszyscy udali, że tego nie słyszą. No i poszedłem do ówczesnego szefa Urzędu Ochrony Państwa. Zapytałem go, jak ocenia stopień agenturalnej penetracji Polski. Bo to wiadomo, że państwa się nawzajem penetrują, to jest jak gdyby standard w stosunkach międzynarodowych. No i czy to jest taki stopień normalny, jak tego, czy jakiś nienormalny. To on mi powiedział, że to jest stopień wysoce niepokojący. No to jak tak, to ponieważ pan minister Macierewicz w styczniu 92 zwołał konferencję prasową do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na której poinformował, że taki zespół się tam został utworzony do przeprowadzenia lustracji, no to namówiłem kolegów posłów, żeby coś z tym trzeba zrobić. No bo mówię, a kto jeszcze był szantażowany? Co tam podpisał? Przecież nie wiemy o tym. I potem ile krwi trzeba będzie upuścić, żeby to odkręcić? To lepiej przerwać tę możliwość, ujawnić tych konfidentów w strukturach państwa. Po pierwsze dla ich bezpieczeństwa, żeby już, bo gdyby wszyscy wiedzieli, że pan minister Skubiszewski był konfidentem, to Niemcy mogliby mu, jak to mówią, skoczyć, prawda? Powiedzieliby, no bo my ujawniamy, to ujawniajcie to tak jak Stanisław Cat-Mackiewicz. Jak mu ubecy przedstawili zdjęcia, jak tam figlował z panienkami, no i myśleli, że go skonfundują tym. A on ich zapytał tak, czy mogę pokazać te zdjęcia Wańkowiczowi, bo jak mu opowiadam, to nie wierzy. Więc gdyby pan minister Skubiszewski był w tej samej sytuacji, to być może Niemcy znaleźliby jakiś inny sposób naciśnięcia na niego, ale na pewno nie ten. Ale na pewno nie ten. W związku z tym i dla bezpieczeństwa państwa, żeby państwo już nie mogło być tutaj właśnie w ten sposób robione w konia. No i jak państwo wiecie, uchwała lustracyjna zapadła, a następnie doszło do nocnej zmiany rządu pana premiera Olszewskiego, ale uchwała lustracyjna nadal obowiązywała, bo nikt jej nie uchylił. Rząd został wymieniony, ale uchwały lustracyjnej nikt nie uchylił i trzeba z tym fantem było coś zrobić. No i w lipcu 92 roku zebrał się Trybunał Konstytucyjny, bo uchwała lustracyjna została zaskarżona, że jest niezgodna z konstytucją. I Trybunał, byłem obecny na tej rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym, zakończyła się ona o godzinie 14, to znaczy o 14 został zakończony przewód sądowy. I 14.30, przepraszam. I pan profesor Zoll powiedział, że ogłoszenie wyroku nastąpi o godzinie 16, czyli za półtorej godziny. I tak się stało. Po godzinie 16 Trybunał wszedł na salę w tych
śmiesznych, średniowiecznych Włachach. I profesor Zoll odczytał wyrok, że uchwała lustracyjna jest niezgodna z konstytucją, a następnie odczytał 30 stron maszynopisu uzasadnienia tego wyroku. Państwo rozumiecie, między zamknięciem przewodu sądowego a ogłoszeniem wyroku upłynęło 1,5 godziny zaledwie. I ktoś zdążył, jakaś sprawna ręka zdążyła nie tylko sporządzić 30-stronicowe uzasadnienie, jeszcze go przepisać na czysto je. Nic dziwnego, że pan mecenas Bednarkiewicz świętej pamięci, który z ramienia Sejmu stawał przed Trybunałem Konstytucyjnym broniąc uchwały lustracyjnej, jak już wychodziliśmy po wszystkim, to powiedział mi tak: panie Stanisławie, gdyby chociaż o jeden dzień odroczyli wydanie wyroku, to te 30 stron uzasadnienia przyzwoiciej by wyglądało. Otóż państwo widzicie, dlatego mówię o śmiesznych, średniowiecznych Łachach i tych myckach, bo ci ludzie zrobią wszystko na polityczne zamówienie. Dlatego lepiej nie mieć żadnych władz niż takie. Bo jak mamy takie władze, to nam się wydaje, że one mogą tu coś zrobić pożytecznego dla naszego państwa. To już to tylko sobie robimy złudzenia. Lepiej nie mieć żadnych niż takie. Bo jak nie mamy żadnych, to wiemy, że musimy liczyć tylko na siebie. I tyle. A tak to myślimy, że tu mamy jakieś takie. To tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję Będziemy finiszować, zdaje się, przynajmniej tę część naszego spotkania. Ja tylko tak króciutko od spraw politycznych przejdę bardziej do spraw historycznych. Kwestia odszkodowawcza jest jednak bardzo poważną. Myślę, że żartów tutaj nie powinniśmy sobie robić. Szczególnie, że sprawa jest w gruncie rzeczy dosyć prosta do udowodnienia. Z jednej strony mamy określone straty ze strony niemieckiej. Niektóre miasta nawet już policzyły, ile to mogłoby być. Pojawia się taki postulat, ja się podpisuję pod tym postulatem, że każdy samorząd powinien przedstawić teraz taką listę. I niezależnie, czy jest to sprawa polityczna, czy też nie jest to sprawa polityczna, tego po prostu należy się domagać. Od Rosji kwestia też jest w zasadzie bardzo prosta i oczywista. Na wspomnianych konferencjach, szczególnie konferencji poczdamskiej, Związek Sowiecki zobowiązał się, że przyjmie roszczenia od Niemiec i częścią tych roszczeń podzieli się ze swoją polską kolonią. Dostaliśmy tylko promil tych pieniędzy. To można wszystko wyliczyć, drodzy Państwo. To są miliardy euro z odsetkami. A jeszcze jest na przykład fakt niepodważalny, jak się wydaje, czyli eksploatacja naszego kraju, czyli owej kolonii sowieckiej przez naszego zwierzchnika, czyli Moskwę. Na przykład w kwestii węgla. Po rabunkowych cenach ten węgiel był od nas pobierany. No pytanie właśnie, czy my mamy przymknąć oko na to wszystko, czy mamy zapomnieć? Moim zdaniem jest to błędne i niesprawiedliwe.